Halo, halo. 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 Witamy. Dzień dobry i dobry wieczór. Co my tu mamy? Co to znaczy? Gentlemani tutaj. Mówiliśmy o paru rzeczach nowych w tej kampanii. And here we are. Więc tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, przypominam, że w naszym Discordzie toczy się dyskusja na temat naszych RPGów, jak również mamy bardzo utalentowane i bogatą kreatywność grupę fanartystów, których fanarty znajdziecie w lewym dolnym rogu i każdy może być w tej grupie z was. Macie ochotę zrobić arta, mema, cokolwiek związanego z naszą sesją w formie wizualnej. Tak się składa, że właśnie na czacie pojawia się, chcesz, aby twój art inspirowany wydarzeniami z sesji pojawił się na streamie? Zapraszamy na Discorda, na kanał D&D Jacek z fanarty i stamtąd moderacja będzie wybierała, które pojawią się na streamie, tak żeby nie pojawiało się coś, co nie chcemy. Tak jest. Pytanie, dlaczego ekran jest taki mały gry? Ze względu na to, że mamy kamerki, no to będziemy teraz też trochę bardziej się skupiać na sobie. Tak, dokładnie. Będzie kilka zmian, jak prowadzimy tą historię. Przede wszystkim w moim koncepcie i też ustaliliśmy z chłopakami, to są kurwa RPGi, a nie gra komputerowa, więc bardziej będziemy jechać teraz mocą wyobraźni. A mapa będzie tylko wyciągana wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebna. A poza tym patrzcie na nas. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, zaczynamy od zera, od nowa, od pierwszego poziomu. Nowy świat, nowe postaci. Na pewno znajomość poprzedniej kampanii urozmaici wam odbiór, ale nie jest w ogóle potrzebna. Będzie tak. Oglądałeś ostatnią podróż i będzie tak. Tak, ale będzie. Nic więcej. A więc, Nowokrąg. Wspaniałe miejsce pośród odmętów flogistonu. Jedyna taka w swoim rodzaju kryształowa sfera. Teraz centrum wydarzeń całego wszechświata. Od kiedy 30 lat temu została niedawno odkryta wraz z Eberonem, sąsiadującą koło niej smoczą sferą, pozostaje na językach praktycznie bez przerwy. Wspaniały świat o kształcie żadnym innym niż te spotykane we wszechświecie. W jego centrum znajduje się wspaniała gwiazda zwana Rebrillą oraz otaczająca ją półkopuła jakiejś tajemniczej konstrukcji zwana Irsombrą. Razem tańczą one wieczny taniec dnia i nocy, nadając kamiennemu morzu dzień, noc i pory roku. Wśród asteroid tworzących kamienne morze, ogromny 50-tysięczno-milowy pas otaczający Rebrillę i Irsombrę, znajdują się nie tylko setki, tysiące, a nawet setki tysięcy skał, okruchów i tajemniczych kawałków, tajemniczych ruin, ale także większe, potężniejsze kontynenty, które łączą się ze sobą grawitacją bądź innymi, mniej naturalnymi sposobami. Jest ich kilka. Możemy wyróżnić góry Mor gdzieś na zachodzie. Są tropikalne astropelagi północy. Możemy też zobaczyć Monte Gris, wspaniałą, długą bardzo asteroidę pokrytą korzeniami, gdzie teraz nowy dom swój ułożyły tajemnicze autognomy zwane Warforgeami. Ale dziś skupimy się na jednym z tych miejsc. Jest to najbardziej wyjątkowa konstrukcja ze wszystkich tych astralnych obiektów, mianowicie trójkontynent. Trzy przepotężne, monumentalne, kontynentalne wręcz asteroidy, pokryte bujną roślinnością i bogactwem najróżniejszych zasobów, wody, świeżego powietrza,
diamentów, złota, wspaniałej faunie i florze. Chyba wspominałem o florze. Połączonych trzema... Jest jej dużo, tak, dużo zwierząt. Dziwnych zwierząt, nieznanych nigdzie indziej w kosmosie. Młotogłowy, katoblepasy, wiwerny. Nawet słyszeliśmy, że można spotkać Pegaza. Są to trzy wyspy pośród kamiennego morza, połączone trzema tajemniczymi mostami, posiadającymi kilometr długości i prawie 500 metrów szerokości, z nieznanego, zwanego staloszkłą materiału. Skąd one się tu pojawiły i czemu łączą akurat te trzy kontynenty, nie wiadomo, ale koloniści z Eberonu nie narzekają, ponieważ tutaj znajduje się ich główna siedziba, a raczej ich ziemie, które wyrwali od natury swoją pracą i znojem. Mieszkańcy dawnego Sire z Eberonu, zniszczonego przez ostatnią wielką wojnę, ucieszyli się bardzo na wiadomość o nowo odkrytym świecie, który mogliby zasiedlić, znaleźć tam swoje nowe życie po tym, jak ich kochana ojczyzna została pogrążona w odmętach straszliwej mgły podczas żałobnego dnia, ostatniego dnia wielkiej wojny, która odbyła się na tamtej planecie. Przybyli tu tłumnie na skrzydłach spelljammerów, statków kosmicznych, potrafiących poruszać się przez flogistą. Było tych statków wiele, wiele też nieudanych podróży, bardzo niebezpiecznych, ale koniec końców przybyli tutaj do Casa de Comerade, wspaniałego miasta, które założyli nie kto inni jak kamraci Konrada, ekipa, a raczej drużyna wspaniałych łowców przygód, która odkryła ten świat mniej więcej prawie całe pokolenie temu. Przybyli tutaj na skrzydłach wspaniałego Spelljammera, legendarnego, jedynego w swoim rodzaju statku kosmicznego, pół żywego, pół maszyny, ogromnej płaszczki, która przybyła na Eberon, a potem rozbiła się tutaj na Nowokręgu. Dlaczego tak się stało? Badacze kosmosu i wszystkie imperia flogistonu zadają sobie wciąż to pytanie, jednak zostało ono jeszcze raczej niezbadane. Ale tak, jak już wspominałem, Casa de Comerade, wspaniałe miasto, nieoficjalna stolica nowego Sire, nowej ojczyzny Sirczyków z Eberonu. Jest to niezwykłe miasto. Tak zwane wolne miasto. Nie podlega ono jurysdykcji tak zwanej Zjednoczonej Kompanii Korwerskiej. Założyli je właśnie kamraci, a głównie Strzebor i Konrad Elgin. W mieście tym żyje się bardzo dobrze. Przynajmniej dla tych, którzy potrafią dobrze zarobić. Inni radzą sobie też jak mogą. Panuje tutaj niesamowity handel i przewija się przez nie nie tylko wielu nowo przybyłych ludzi, którzy chcą się osiedlić na Trójkontynencie, ale także wielu handlarzy z dziwnych innych światów, którzy teraz tłumnie przybywają na Nowokrąg. Można tutaj znaleźć astralne elfy z imperialnej floty. Można znaleźć krasnoludy koncernu Sturburn, który akurat wydobywa złoto, łapiąc asteroidy. Można spotkać także mieszkańców dziwnego miasta, które też przybyło do Nowokręgu, czyli tak zwanej Skały Brala. Przedziwne istoty o najróżniejszych kształtach i kolorach. Ale aktualnie niestety miasto to pogrążone jest w żałobie, ponieważ nie dalej jak parę dni temu jeden z komratów Konrada, ostatni, który właściwie zamieszkiwał de Comerade,
założyciel wspaniałej Cytadeli oraz własnej szkoły sztuk walki zwanej Gardis, którzy sprawują władzę w tutejszym mieście. Niejaki Strzebor zmarł ze względu na podeszły już swój wiek. Żył bardzo długo, jak na półorka. I od 7 dni trwa właśnie po nim żałoba, która ma się zakończyć już niedługo, a mianowicie wręcz trwają już przygotowania do wielkiej fiesty z tej okazji. Miasto jest przystrajane wspaniałymi ozdobami, czuć zapach wspaniałego jedzenia gotowanego specjalnie na tą okazję. Pojawiają się kramy pełne okazji. Ale także na głównym rynku, dobrze widocznym z więziennej wieży, gdzie przez zakratowane okno widać jeszcze jeden obiekt budowany na rzecz tej zbliżającej się fiesty. Ponura to rzecz, ciemna, wręcz nieprzyjemna, aczkolwiek trudno od niej oderwać oko. Mianowicie budowana jest aktualnie szubienica. A na niej wiszą 3 sznury. I tak właśnie budowana jest ta szubienica, na której ty, Paweł, zwracam się teraz do ciebie. Słyszysz mnie? Tak, dobra. Tak, słyszę. Widziałaś tą szubienicę praktycznie od początku. Siedzisz już w celi śmierci dobrych parę dni, od kiedy złapano cię na prostej kradzieży. I czy pogodziłaś się już ze swoim losem, to już zależy od ciebie, ale wydaje się on być trochę nieunikniony. Widziałaś właśnie przygotowania do wielkiej uroczystości i praktycznie możesz już policzyć wszystkie deski, z których zbudowano tą szubienicę, a sznur wręcz już zachęcająco kiwa się na wietrze, kiwając do ciebie. Proszę, opisz swoją postać, która w celi wieży więziennej spoczywa właśnie na wyższym piętrze piętrowego łóżka i spogląda melancholijnie przez zakratowane okno na jeden ze wspanialszych widoków w Dekomeradę. To na tym łóżku wyższym, na tym łóżku piętrowym widzicie niezbyt wysoką postać o szaro-żółtej, bladej cerze, która ma bardzo, jest taka, widać, że jest bardzo wychudzona i nie robi ogólnie zbyt dużego wrażenia, ma wręcz wklęsłe policzki, chude ręce, jak takie witki. Przygryza właśnie sobie dość mocno wargi, które są wręcz czerwone od takiego właśnie nerwowego przygryzania. Widzicie, że obgryza trochę paznokcie i patrzy się właśnie na to okno. Ma czerwone, rozczochrane dreadlocki, takie dość niechlujne. Na końcach niektórych ma różne metalowe obrączki pozawieszane. Na lewym oku ma taką tradycyjną, klasyczną piracką opaskę, która teraz jest podniesiona jakby na czoło, więc twoje oczy jest od odkrytych. W uchu jednym klasyczny taki piracki kolczyk. No sobie ma zwykłą koszulę taką marynarską, która można by założyć, że kiedyś była biała, ale dzisiaj już jest pożółkła i dość mocno zużyta. A także trochę jak różnych skórzanych ochraniaczy na dłoniach i gdzieś tam na rękach. Ma jakąś tam drobną kamizeleczkę z drobnymi złotymi zdobieniami, taką dość ładną. Widać, że to nie jest coś, co to nie jest część ubrania, którą na pewno pozyskała, ale tak powiem, legalnie. Widać, że to jest coś, co po prostu zostało ukradzione, zawinięte od kogoś, bo jest zbyt dostojne jak na taką postać. Ma takie długie, bufiaste, trochę czerwone spodnie w czarne paski, które też są dość mocno już zużyte i podziurawione. Przepasana jest czerwoną chustą i skórzanym paskiem. I takim jedynym elementem jej stroju, który nie jest
jakoś zwichrowany. To są takie duże, ciemne, oficerskie buty z czarnej skóry, które wydają się być sztywne i jakieś takie niezbyt poradne, ale są zrobione z takiego materiału, który jest niesamowicie giętki i umożliwia poruszanie się w dowolny sposób, umożliwia łatwe wchodzenie, nie wiem, po drabinach, po masztach i tak dalej. Nerwowo łypie na wszystkie strony. No i to jest piratka z Gif. Jest to taka, mamy taką rasę Gifów, taką mityczną rasę Gifów humanoidów, którzy byli przez lata niewoleni przez oprawców umysłów, przez co zostali całkowicie odmienieni. Właściwie nikt dzisiaj nie jest pewien, jak ta rasa oryginalnie wyglądała, ale dzisiaj jest to jakiś taki cień po prostu tej starej rasy, który tutaj powstał. I dzielą się na takie właśnie trzy odłamy, na Gitianki, Gicerai. No i taki dość nietypowy odłam właśnie piratów z Gif, który się właśnie wywodzi od Gitianek. No i są to po prostu piraci. Jest to rasa, która jakby nie ma żadnej władzy centralnej. To jest chaotyczna, wojenna bardzo rasa i raczej każdy spogląda na ludzi tej rasy, na humanydy tej rasy z takim dosyć zgorszeniem, bo jak wiedząc, że gdzieś się pojawia pirat z Gif, to nic dobrego to nie może być. To nie może być dobra osoba. To jest na pewno ktoś o złych zamiarach. Dobrze. Też. Ogólnie panuje już wczesny wieczór. Widzicie, że przynajmniej te osoby, które są w celi, że zapada powoli mrok, kiedy Irsombra przykrywa powoli Reprille. Widać potężny cień właśnie, który przesuwa się po mieście w kierunku waszej wieży. Cień też, a raczej niebo, które coraz bardziej zaczyna robić się ciemne. Przez okno obserwuję też postać, którą wrzucono do twojej celi wczorajszej w nocy po dość głośnej obławie. Barto, jak wygląda twoja postać? W rogu celi stoi postać. Podwójnie słyszę ciebie. Jest echo, no. Tak, to może jestem włączony w... Okej, to... Ciekawe. Tak, jestem włączony w... W tabletopie już wyłączam. Chyba, że tak ma być. Nie. Aha, w tabletopie masz. Musisz zmienić z pusztu to, jak zrobić. Disable po prostu wezmę. Dobra. Okej, już bez echa? Teraz jest ok. Okej, więc tak, po chwili, gdy echo już ustało, w rogu celi stoi wysoka, na oko ponad dwumetrowa postać. Ubrana w sprawiający wrażenie bardzo drogiego materiału płaszcz. Jej twarz spowita jest w kompletnym cieniu. Zauważyliście, że postać nie ruszyła się od minut, może nawet godzin. Tak długo jak stoicie tam, towarzyszy wam po prostu jej wyczuwalny, choć niezauważalny, zimny wzrok. Dobrze. Nie odzywa się. Jeszcze jest trzecia postać, chodząca teraz nerwowo od jednego rogu celi do drugiego. Mam mrocząc coś pod nosem, zdenerwowany. Kuba? O, sokoble. Słyszycie? Gdy chodzi w koło celi. Dość rosły, dość dobrze zbudowany. 1,80 m człowiek. Ubrany w dość nietypowy, jak na więzienie, schludny strój. Ma wylakierowane buty, dość obcisłe spodnie, które są niebiesko wpadające w lekki fiolet, ale raczej jednak niebieskie. Do tego muszę spojrzeć jeszcze raz do tego biały pasek z przypiętym do niego złotym
zamkniętym zegarkiem na łańcuszku, a do tego tak jakby przypominający taką, czy kabura też może być przy udzie. Raczej ci zabrano kaburę, chyba że... Jest pusta. A, pusto? Tak, to możesz mieć. Pustą kaburę, również białą, tak jak ten pasek. Od paska odchodzą dwoje szelek, które opinają zbudowaną klatę i trzymają spodnie, w które wkasany jest, można powiedzieć, golf, który jest ciemno-niebieski, a na sobie mam jeszcze wyglądającą jak puchowa, bardzo krótką, ucinającą się tuż nad dość wysoko zaciągniętymi spodniami na szelkach kurtkę, która ma sterczący kołnierz i taki żółty, ciemnożółte malowanie. Na oczach, wśród tego już coraz bardziej ściemniającego się światła, na głowie mam białe okulary, które zdają się lekko świecić, tak jakby były chromowane, nie tyle białe, co chromowane, ich szkiełka. Mogę na chwilę? Ten, posrebrzane. Posrebrzane. Tak, srebra się raczej używa do tego. A te okulary skrywają lekko skośne oczy i twarz, która opisałbym ją jako nie kojarzącą się wam raczej z konkretnym regionem świata rysami. Ciemno-oliwkową karnację. No, porównałbym to do raczej na nasze, bo trudno to opisać inaczej, bliższą południowo-wschodniej karnacji, jeśli chodzi o Azję. I czubek mojej głowy to ledwo trzymający się na górze pasek włosów z mocnymi zakolami, które od skroni są poszarzone, srebrzyście, siwe. Dwa pasy idące do mojej potylicy. I tak chodzę w kółko, wyraźnie zaniepokojony. Dobrze. W takim razie jeszcze znajdujecie się właśnie w trzecim piętrze wieży więziennej, tak zwanej celi śmierci. Jest tutaj niewiele właściwie, na czym można by. Niewiele na czym można by zawiesić oko. Jest to wielokątna sala przedzielona trzema celami, w której wy jesteście ściśnięci w jednej z nich w trójkę. Po przeciwnej stronie od was, bardziej pod ścianą, jest ustawiony stół i widzicie czterech strażników, którzy aktualnie nie robią nic konkretnego. Niby mieli was pilnować, ale raczej konsumują to jedzenie, które akurat przy sobie mieli, albo rozmawiają o czymś cichymi głosami. Czasem słychać stamtąd śmiechy i może parę łypnięć w waszą stronę. No dobra, a o czym wy rozmawiacie, drodzy skazańcy? Musisz tak chodzić? A ty musisz tak narzekać. Nerwujesz mnie. Bo jestem zdenerwowany. To barbarzyństwo. To barbarzyństwo, za co raz zostałem skazany. Za niewinność. A drugi raz zginę za niewinność. Kolego, ja ukradłem chleba, jestem tutaj, więc nie spodziewaj się sprawiedliwości. Ukradłaś chleb? Ładna byłam. A ty?
Ty. Podchodzę do postaci przy oknie i... Do mojej? Tak. Jeśli wrogu, to jesteś wrogu ty celi. Okej, bo było, że spoglądasz przez okno. Tak, bo po prostu... Znaczy jestem w rogu celi, ale jakby patrzę w okno. O. Dobrze, przekręcam głowę po prostu w prawo i tam spoglądam sobie. I chwytam cię za ramię. No, unikam. Odsuwam się krok w bok. Nie odzywam się. No to w miłym towarzystwie dokonam żywota. I podchodzę do drzwi. To są drzwi czy kraty celi? Kraty. Okay. Podchodzę do krat. Cała zrobiona z krat. Podchodzę do krat. Okej. Okay. Podszedłeś. Są tam ci strażnicy? Tak, są. Są po drugiej stronie komnaty. Między nimi a wami jest klatka schodowa. Siedzą przy takim długim stole i trochę się obijają. Okej, okay. Kuba, nagle w swojej głowie słyszysz głos, jakby pukanie, coś zapraszającego. Przepraszam, sensation czuję? Tak. Okej. Okay. Daję się, ulegam mnie i niej. Wiesz, jak stąd uciec? Rozglądam się po celi. Puszczam message do postaci w kapturze. Odbieram. Jak puszczasz ten message? Aha, bo ja nie mam... Czekaj. No, zobacz, co wymaga message i zobacz. Jesus Christ. Okej, zapomniałem o tym. Okej, potrzebowałbym copper wire. Nie puszczam message. Mówię na głos. Kto to był? Gdzie? Co? O co chodzi? Nie słyszałaś tego? A. Ty nienormalny jesteś? To nie ja jestem na karze śmierci za kawałek chleba. Nagle oboje słyszycie w swoich głowach. Ciszej. Jezu, co to było? Halo? Halo? O, teraz nagle jesteśmy wierzącymi. Postać znajdująca się w rogu pokoju bezczelnie przesuwa się w kierunku piratki na pryczy. Tak, wyciągam nogę, żeby cię ten przytrzymać, żebyś mnie nie podszedł za blisko. Zatrzymuję się chwilę przed. Zobaczysz, jak patrz, widzisz, jak moja nadal skąpana, twarz nadal skąpana całkowicie w cieniu, jak głowa bada cię uważnie. Co za diabeł? Kolejny jakiś popapraniec. Chcesz umrzeć? Możesz. Pytam. Paweł, możesz rzucić na historię. Dobra. Rzucam pierwszy rzut. Pierwszy rzut. Dobra. Pierwszy rzut! Chcesz umrzeć? Pierwszy rzut sesji. Zapraszam tutaj z boku mapy, żeby jeszcze mapy nie... Tak jest. Z boku mapy? Czy... Tak. Pokazać. Przy białym użytkowniku. Tutaj. Tak, dobra. Aha. 4. 4 plus 2, 6. Niestety. Nieważne. Zaraz potem słyszysz, bo ja nie chcę. To w ogóle ciekawe, czy to w ogóle rozumie, co ja do niego mówię. Halo? Rozumiesz mnie? Tak, kretynko. Jezus, jak dziwne. Ja próbuję cię złapać za głowę, tak cię ten... To się dzieje w ciszy? Odsuwam się. Wracam do kąta. Ja to słyszę, czy nie?
sensie słyszysz, znaczy słyszysz, że ona mówi. Piratka gada do... Okay. Tak, tak, tak. A, bo ty go nie słyszysz. On gadał teraz do mnie, że nie chce umrzeć czy coś. Hmm. Czyli to. Wracam do konta. Słyszysz jeszcze... Paweł, słyszysz jeszcze 100 miliardów neuronów i żaden z nich sąsiadem. Jakiś poeta chyba. O! Ho, 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 poeta? Gada wierszem jakimś, nie wiem. Co za człowiek. O, to zmienia postać rzeczy. Przepraszam, jesteś może poetą? Nie, ale widzę, że ty z pewnością próbujesz. Gdyby zastanowić się, to każdy próbuje, a jeśli nie spróbujemy, to nigdy nie dowiemy się, że jesteśmy w tym wspaniali. Ja tak się składa, że jestem. Ale wiesz jeszcze, w czym jestem dobry? W ucieczkach. Czytasz w moich myślach. I mam wrażenie, że ma to podwójne znaczenie w tym momencie. Czym jesteś dobry? Pozostaje w ciszy. On powiedział, że jestem świetnym poetą. To przede wszystkim. A. Wspaniale, super. Teraz oboje już słyszycie. O, świetnie. Raz w takim razie. Co umiecie? Czego nie umiemy? Ludzie, którzy potrafią mało rzeczy, nie trafiają do miejsc takich jak to. Nie sądzisz? To prawda. Ja się tak wychylam na pryczy w kierunku tej postaci zaczynionej. Próbuję wykminić jakby kim jest, bo chcę pokazać, że mam dobry wzrok, że jestem taka, wiesz... Dobra, czyli chcesz spróbować rozpoznać jego... Tak, patrzę. Pytaj mnie, w czym jestem dobra, no to tak ja robię, się wgapiam. Dobra, no to na co chcesz rzucić? No tak percepcja, myślę, tak percepcja, nie wiem, czy to mi coś... Czy bardziej investigation pewnie by to musiało być, nie? Zależy, jak to chcesz zrobić, no bo ty chcesz rozpoznać jego rasę, więc właściwie to najlepiej by pasowała historia bądź arkana, no bo... To może zwrócić w ogóle na to, jak jest, wiesz, ubrany po prostu, że patrzę na niego i próbuję jakikolwiek szczegół wyciągnąć, żeby mu pokazać, wiesz... Dobra, jakby, no to rzuć na spostrzegawczość, jak mu się dobrze przyglądasz po prostu. Dobra. 13 plus 6, 19. To ja mogę coś. Chyba, że ty chcesz, Roch. Nie, ty. Okay. Moja postać. Przyglądasz się materiałowi, w którym kompletnie schowana jest tajemnicza postać. Nie widziałeś nigdy takiego materiału. Jest piękny, jest niespotykany, jest... Zastanawiasz się, czy jest w ogóle możliwe stworzenie takiego materiału. Chciałem powiedzieć, z czego masz zrobione to jest twoje ubranie, ale ty, słuchaj, bardziej. No to zakładam, że bardziej mogę tak powiedzieć, nie? Bo poeta powiedział Kuba, więc jakby to nie jest fopa. Ja powiedziałem, że ja jestem dobrym poetą, że on powiedział, że ja jestem. Ale mówię do ciebie, teraz bardziej. A ty pytasz się, czy to fopa powiem... też barda w postaci? To jest zabawne. Raczej poeto. Ja nie wiem, pierwszy raz widzę taki materiał. Nie ma takiego materiału. Nie istnieje taki materiał. Tyle mogę stwierdzić. Co to jest? Próbuję złapać ten materiał, tylko tak zmacać. Po raz kolejny odsuwam się. Nie daj. Starszy. Weź mu to ściągnij. Uspokójcie się. Nie chcecie więcej kłopotów. Ty do nas oboje mówisz? Tak. Okej. Gdzie strażnicy? Próbuję pomyśleć w głowie. Czterech obija się i sprawdzam, czy usłyszysz. Z myślą odpowiedzenia tobie. Próbujesz użyć telepatii. Jakby słyszę głos w głowie, próbuję mu odpowiedzieć w mojej głowie. Dobra. Widzisz, że postać nie reaguje.
Myślę jeszcze raz. No czterech. Ja cię tak trącam lekko, bo wiesz, że tak stoję się nieruchomy i oj, nie wiem, o co czekaj, chodzi. Czekaj, próbuję coś. Czy nikt z nas nie wie? Mu wychodzi na skroń. Te siwe się rusza. Oboje słyszycie, nikt z was nie wie? Ja wiem, ale próbowałem. Myślałem, że potrafisz czytać to, co ja mam w głowie. W głowie. To nie jest to L. Próbowałem po prostu. Nieważne. Jest, mówię bardzo cicho, jest czterech. Obijają się. Jak gdyby nie pilnowali najbardziej niebezpiecznych postaci w tym mieście. Patrzę głęboko w dziurę twoją. W sensie... Patrzę głęboko w dziurę, w kaptur. Tak. Rzuć na investigation. Rzuć na sleight of hand. Kiwam głową. I przesuwam się w kierunku drzwi celi. Czy to jest cela taka z... że jest ściana i drzwi metalowe, czy jest to taka cela typu... Nie, to jest klatka praktycznie. Okay. Biorąc jedyną ścianę z kamienia macie za sobą i w niej jest okno też zakratowane. Okej, okay. No to podchodzę do drzwi i rozglądam się, szukając wzrokiem czterech strażników. O których mówił Bart. Nie musisz jakoś super szukać. Widzisz ich bardzo wyraźnie. Są po prostu przed tobą jakieś... czekaj, sprawdzę ile. Rzuć na perception. Investigation. Około 30 stóp od was po drugiej stronie pokoju po prostu siedzą przy stole i słyszysz, że nie głośno, ale takim normalnym, trochę przyciszonym głosem rozmawiają ze sobą. Jedzą jakiś tam, jeden je zupę, któryś sobie nakłada masło na chleb. Nie wiesz, czy mają aktualnie przerwę, czy może powinni teraz coś robić, ale nic nie robią. Dobra, i teraz Kuba, jakbyś opisał mi ich mundury, bo są to członkowie Straży Gardis. Straży Gardis? Tak. Okej. Shit. Let me find the... Który oddział? Strażnicy Gardis, to już tak, mamy. Tak. Okej. Okay. Może sprawdzę moją rozpiskę kolorów ubioru każdego oddziału. Okej. Okay. Straż Gardis. Czyli tak zwana gwardia, tak? Tak. Gwardia okay. Gardis. Oni są ubrani na czarno-czerwono. Dobra, czyli widzisz głównie przeważające w ich mundurach. Nie mają, mają chwileczkę, przyjrzę się tylko. Tak, zgadza się. Muszą być raczej dość masywni. Jest to mieszanka, widzisz tam głównie ludzi, znaczy ich jest, ilu było ich? Czterech. Więc widzisz, że jest to czterech ludzi ubranych na czarno-czerwono, w takie mają na sobie, domyślasz się, że na kolczugę narzuconą, Bartek przyszywanicę, tak to się nazywało? Przyszywanicę? Bardziej pod kolczugą. Dobra, no to... Kaftan jakiś. Na jakieś kaftany. Mają po prostu narzucone na siebie kaftany w czarno-czerwone pasy i takie bufiaste spodnie, które też są zszyte z czarnych i czerwonych pasów. Ich mają przy sobie cały czas krótkie miecze, ale tarcze odłożyli gdzieś w rogu pokoju. I tam rozmawiają ze sobą. Ja staję obok... zakapturzonej postaci, też przy kratach. Może by tak zagadać do nich. Zakręcić nieco intrygi.
Naprawdę chcecie uciekać stąd? Mają chleb. Nie o to chodzi. Pytam, że naprawdę chcecie stąd uciekać. Pomóc wam? Chcesz umrzeć? Nie wiem, trochę mi w sumie zwisa to. Więc o, jakie to fascynujące. Dlaczego ci zwisa to, że możesz umrzeć? Podchodzę do, od razu z powrotem do piratki. Nie zależy. Dlaczego ci zwisa ci to? Dobra, może kiedyś wam powiem. Na razie patrzcie. Biorę, zdrapuję kawałek z tego. Mogę zdrapać z czegoś jakiś kawałek kamyczka, czy coś takiego? Tak, tam możesz wydłubać tam z pomiędzy kamieni, z których jest zbudowana to wieża więzienna, możesz tam coś wydłubać. No to wydłubuję kawałek kamyczka, rzucam go kilka metrów przed siebie i po chwili zamykam oczy i rzucam Mage Hand niewidoczny. Ten kamyczek podnoszę i przyciągam z powrotem do siebie i na swoją rękę. Dobra, to widzicie, że rzuciła kamykiem na mniej więcej 15 stóp odległości i chyba, nie? Czyli tak. 15? Czy... Do 30. Mogę 30. Rzucić. Dobra, no to tam rzucasz parę stóp tylko. Tak. On po chwili magicznie wraca mi do ręki. Widziałem. I tak podrzucam teraz i patrzę na was. Takim znudzonym wzrokiem trochę. Ja staję w taki sposób. Ja tak siedzę i tak na tym łóżku. Robi wrażenie! Prosta magia, ale przydatna. No, dokładnie to samo myślałem. Może jakbyś potrafiła na przykład wyczarować tutaj portal i przenieść nas gdzieś, na przykład gdzieś bardzo daleko. Rzucam tym małym kamyczkiem w swoją głowę, Kuba, tak ten zadziorny. Rzucaj na atak. Próbuję uniknąć. Rzucam na atak, dobra. Atak, dawaj. Kontra inicjatywa. Ace. Nie. Czekaj, 12 zabijają, plus, zanim zaczniemy. Czekaj, 12 plus dexterity plus proficiency. Czyli... Nie, bez proficiency, nie jesteś proficient w kamykach. Ale plus dex. Tak. Czyli 16. 16. Czy ja naprawdę nie mogę spróbować tego uniknąć? Nie, to jest... Znaczy, twoje AC to też jest twoje unikanie podliczone, bo dodajesz do tego dexa, więc... Trafiasz w moje czoło. Dwoma punktami tylko. Dobra, jak mocno rzucałaś. Tym. Nie, lekko, tylko tak po prostu... Dobra, to się tylko odbija. Tak. No damage. Padam na ziemię i udaję, że bardzo mocno dostałem. Dobra, wtedy jak padłeś na ziemię i krzyknąłeś, to widzicie, to postać Bardo, zakapturzona istota, widzisz, że jeden z tych strażników się poderwał i otrzepał z siebie okruszki i idzie w kierunku celi i słyszysz: Ej, co tam się dzieje? Moja głowa! Pytam się piratki, czemu go skrzywdziłaś? I wracam do rogu celi. Ja ignoruję i mówię: zabiłam go, strażniku. I się śmieję, i się szczerze. Jeszcze żyje! Jeszcze nie dobiłaś starca, ale mało brakuje! Bo ten strażnik podchodzi i... Wyjmuje taką krótką pałkę i przeciąga po krapach. Dziś Adam! Zamknij się, nic ci nie jest! Przecież widzę. Krwawie! Położyłem się plecami do nich. Padłem tak, bokiem. Jestem, widać tylko jak jestem zwinięty w kulkę. Performance, jak udajesz zranionego. Okej, rzucam. No, bardziej. Pierwszy rzut. Przestań, nie rób mi. Nie rób tego. Nie, spada. 15, 21. Wow. 21. No to. Tak, 21. Widzicie, że. Kurwa. Dobra. 21! Dobra. No to widzisz, że on. Ja pierdolę. Ej! Franek! Zobacz, oni się już zabijają. zaraz nie będzie co oglądać jutro. I tam widzicie, że ten, który jeden
który akurat nakładał sobie smalec na chleb, podnosi się. Widzicie, że ma trochę lepiej, lepszą zbroję na sobie i insygnia oficerskie. Podchodzi do szybkim krokiem. Jedna ręka, widzicie, że prawą rękę trzyma na od razu już na kaburze, w której ma jakiś rodzaj broni palnej przy pasie. Zdrogi, co tam się dzieje? Patrzy na toczącego się barda i tak... Sokrabie! Rzuca na medycynę. Jak coś, to się chce przyjrzeć tym strażnikom, czy znajdę jakiś, nie wiem, klucz u pasa, czy cokolwiek, co... Dobra, perfekcja. Zwróćmy uwagę. Ja w międzyczasie, gdy to wszystko się dzieje pod nosem, ale dbając o to, żeby każdy to słyszał. Hmm. Och, stracę jeszcze więcej pamięci. 23, jak ktoś percepcja. Mogę stracić pamięci. Słyszysz głos w głowie. Nie rozumiem, czy twoja czaszka cię nie uchroniła? Ile wyszło, Paweł, powtórz mi? 23. Tak, bez problemu widzisz pęk kluczy przy jego pasie. To więcej on... Nie odpowiadam jak coś. Dobra, i widzisz, że on... No nie, no. Nie może nam tu zdechnąć, jutro ma zawisnąć. Czarnoręki nie byłby zadowolony. Dobra. Suwaj się. Ej, pod ścianę wszyscy, do was mówi. Zostaję w miejscu, byłem pod ścianą. I słyszycie, i patrzy na ciebie postaci piratko. To zeskakuje niechętnie z łóżka. No cofam się pod ścianę, no nie będę, cofam się pod ścianę i się przyglądam dokładnie, co robi. Dobra, no to on już tam... mieli przy tych, słyszycie, szczęk kluczy, kiedy on już wyciąga. I wyciąga ten pęk i zaczyna przekładać, że nie ten. O, tak. Już ma go włożyć do krat, kiedy słyszycie z tyłu... Moment, muszę sprawdzić, żeby wszystko było dobrze. Już ma włożyć i słyszycie z tyłu jakąś wrzawę. Za nim. I słyszycie... O! Hej, zobaczcie, kto przyszedł! Jo, to młody Garrett! Jo, co ty tutaj robisz? Hej, a co ty tam masz? I widzicie, że się odwraca. Patrząc, co tam się dzieje. Klucz jest w zamku cały czas? Nie. Nie zdążył. Dobra. I widzicie, że się odwraca, a z tyłu spoglądacie za nim. Widzicie jakąś postać, która właśnie wyszła z dołu jakby schodów. Bartek, opisz. To właśnie wszedł do sali. Mhm. Na schodach słychać stukot podkutych wojskowych butów. Źródłem dźwięku jest wysoki, postawny mężczyzna o jasnej karnacji z długimi włosami nisko zapiętymi. Nosi na sobie czarną oksydowaną kolczugę oraz jadowicie zielony płaszcz bez rękawów z złotym wykończeniem. Złotym w kolorze, ponieważ nie jest aż tak bogaty. Na plecach dźwiga wór podróżny. Do niego dotroczona jest tarcza, która teraz boleśnie obija mu się o plecy. Za pasem ciężkim i z wyraźną klamrą, grubą, metalową, zetknięty ma przydziałowy, standardowy młot bojowy. W ręce trzyma kostur. Kostur zwieńczony jest stylizowaną głową bawołu, który jest znakiem concierge, czyli jednego z gałęzi zakonu Gardis, ustanowionego przez Trzebora. W drugiej ręce, w prawej, wesoło chlupocze rumdżal w pokaźnym bukłaku. Chciałbym zaznaczyć, że ten osobnik nie ma spiczastych uszu. Uszy są okrągłe. Co? Jedynym wyróżniającą go wśród ludzi cechą wyglądu są
intensywnie żółte tęczówki oczu. Tak, wydają się wręcz świecić w lekkim półmroku tej sali. Ja jak coś, to się próbuję teraz zakraść, skoro tamto jest odwrócony. Okej. Elf. Może nie liczyć, 22. Dobra, zakradasz się bez problemu. Tam widzisz, on trochę jakby zajęci są tym nowym przybyszem. Coś tam zaczynają z nim rozmawiać. Co ty tu robisz? Gdzie twój stary? Zastanawiam się, czy zabrać mu klucze, czy zabrać mu broń. Chyba lepiej klucze. Znaczy, co łatwiej byłoby mu wyciągnąć, tak patrząc. Może klucze. Klucze jednak ma już w ręce. Nie są, broń jest przypięta wszędzie, więc... Okej, ale klucze z ręki jestem w stanie mu... Slay of hand. No dobra, próbuję. To już nie jest taki łatwy rzut teraz. Pierwsza jedynka. To jest najbardziej jedynkowa jedynka, która mogła paść kiedykolwiek. Nic nie dodaje, nie? Jak jest jedynka, nie? Pięć. To jest więcej niż zero. Dobra, no to już wyciągasz rękę po te klucze w jego dłoni, ale jakby tak smyrasz mu tą dłoń. On się odwraca, patrzy na ciebie i po prostu błyskawicznym takim wręcz, po prostu to jest jak płynny ruch, dobywa pałki i ci chlas po paluchach. To ja... I wyciągam język. I się cofam. Dobra, obrywasz 1 HP obrazu. Okej, dobra. Pierwsza krew. Cyk. Mówiłem! Do muru! Idę. Dobrze, panowie. Pilnujcie ich, żeby jutro było przedstawienie. Przedstawienie. Będzie na co patrzeć. O, nie dożyję tego przedstawienia. To barbarzyństwo, co tu się dzieje. On tak długo? Nie, to zaczęli się bić między sobą. To była próba asasynacji. Cicho, więźniu, jeszcze będzie twoja kolej. Podchodzę do zwijającej się postaci na podłodze i schylam się. Po czym komunikuję się z strażnikami. On umiera. Przekonywanie? Znaczy nie, przepraszam, przekonywanie. Deception. Dobra. Czy... A nie, nieważne, jakby nie. Nie wiem, czemu chciałem pytać. I jeszcze jedno pytanie, Barto. Ty już wcześniej z nimi rozmawiałeś w ten sposób? Czy to będzie pierwszy raz? Będzie pierwszy raz. Okej. Okay. Deception z disadvantage'em. Dobra. A nie ma advantage'u na tym, że ja mam taki świetny performance, że umieram. To byś musiał coś teraz rzucić na znaczy też na deception. Jeśli będziesz miał wystarczająco duży, to... Znaczy nie, po prostu mu pomagasz. Możesz powiedzieć, że mu pomagasz. Pomagam. Tylko, że ty nie... Tylko, że ja nie on słyszałem, powiedział, co on powiedział. Więc on nie wiesz, że on kłamie im teraz. Tak. Dobra. Ale oni mogą pomyśleć, że to w ich głowach jest głos, a nie, że to... Też mogą się odebrać, więc tak. Że ich sumienie ich ten... Nie chciałem się też wpieprzać, Roch. Nie, nie, dobrze, że zapytałeś. Tylko nie słyszysz, że on coś do nich powiedział. To prawda. Dobra, więc 10. Chyba ci nie usłyszeli po prostu, masz wrażenie. Okay. Bo są zbyt zajęci teraz... Nowo przybyłym przybyszem. No i widzisz, że tam zebrali się dookoła niego i jeden: a czemu twojego ojca nie ma z nami? On miał przyjść. Uśmiecham się familiarnie. Jo, panowie, Franciszek, Zenon, Gaweł i Juan Carlos Senior. Kurwa mać. Oh my god! Oby Juan Carlos Senior przeżył najdłużej. Toż to ja właśnie myślałem, że zastam tu mojego rodziciela. To nie ma go z wami?
Oni spojrzeli tak po sobie. Nie, miał przyjść na drugą zmianę. Szkoda, szkoda. Przyniosłem dla niego i oczywiście dla szanownych panów trochę rumdżalu, co by to uczcić. Pamięć starego Strzebora. Sam go nie znam, ale pamiętacie, co oni mówili, że to był pół work, pół litra. Myślę, że to jest najlepsza okazja, żeby go uczcić w ten sposób. I oni tak, widzisz, że spojrzeli po sobie. Jak powiedziałeś o rumdżalu, to od razu błysnęły im oczy. I no. Nie no, ale ta na służbie, to ten. Już tam zaczynają coś kręcić i wtedy podchodzi ten oficer zwany Frankiem. I po prostu zabiera ten bukłak i zaczyna nalewać. O, panowie, to... Bo wiecie, ja tu taki... I tylko jeszcze zanim no, on tak... tamto i tak, trupy. Sądzę, że możemy sobie trochę uczcić. Rzeczywiście. Tak, widzę, że raczej nigdzie się nie ruszają. Patrzę wymownie na zwijającego się na podłodze mężczyznę. Ach, ale ciekawe indywidua, muszę przyznać. Wiedzą coś o nich panowie więcej? To chyba była dość słynna sprawa z niektórymi z nich. Głośna, rzekłbym nawet. A no, no, masz rację. No, tam zaczynają mówić. Juan Carlos właśnie też widzisz, że ma insygnia oficerskie i mówi, że no właśnie, piratka z Gii, sam ją złapałem. Śledziłem ją już cały zeszły miesiąc. Ciągle mi uciekała i się gdzieś chowała, ale... I co zrobiła? Panie Carlosie. Przebrać się za piekarza to był idealny pomysł. A czymże sobie zasłużyła na tak intensywne śledztwo, panie Carlosie? Jest piratem. W sumie, przepraszam, głupie pytanie... Błąd nowicjusza. Oczywiście, ma pan całkowitą rację. O, ciekawe. Kim ona jest? Mówiła coś o sobie? Wie pan, ja tu całe życie w tym Casa de Comrade, a usłyszałoby się coś o szerszym świecie. Ano, wiele mówią o tych piratach z Gif. Nie. Coś tam tylko gadała, że mi coś odgryzie, ale to... Cóż... Może sobie tylko pomarzyć i tam do ciebie Paweł tam po prostu pokazał ci środkowy palec. Znowu wyszczerzyła mi, widzicie, że na ostrzone po prostu zęby, jak takie, kurczę. Kiedy on zobaczył twoje zęby, to widzicie, że się tak złapał za nadgarstek, który ma w bandażu i... Dobra, ty nie śmiej się tak, jutro zatańczysz na konopi, to pogadamy. Oj, wszyscy ładnie zatańczą, ku uciesze. Dobrze. Brylan teraz będzie twardą ręką rządził, coś mi się zdaje. Dobrze, trzeba niektórych wziąć za pyski. To kolejkę, panie oficerze Franciszku, za starego kapitana. No tak, i chlub. I chlub. Dobra, to ja rzucę im na Constitution, a ty rzucaj sobie. Kuba i Paweł, słyszycie? Niezła próba. Ale chyba za mało. 16. Dobra, ja leżę na ziemi, 16. Już nie odzywając się. Ja podchodzę do ciebie, Kuba, i ci po prostu biorę cię, podnoszę cię, kładę na łóżko. Mówię, dobra, weź już skąd. A ja puszczam ci oczko. Ja cię kładę po prostu na pryczy. I bardzo głośno przekręcam oczami. Sorry, nie mogę znaleźć innej rzeczy. Odporność na alkohol, Franka. Gramy z nowymi atrybutami, panowie. Jak kampania, to kampania. W sumie gramy z nowymi atrybutami. Gramy. Macie tak, siła, zręczność, inteligencja, wisdom i wątroba. Zamiast inta. Zamiast inta, dokładnie. To może jak szukasz, to ja wspomnę o tym, co?
Dobra, możesz. O nowej spodziewać. Rzeczy. Drodzy widzowie, gramy z poza siłą, zręcznością, constitution. Siła, zręczność, constitution, wiadomo, trzy. To konstytucja polska. Inteligencja, wisdom, charyzma. Mamy też honor, który, jeśli dobrze zrozumiałem pana szanownego mistrza gry Rocha, jest to tak zwana renoma, można tak pana przełożyć. Magistra. Pana magistra, bo GM to jest Game Magister. I mamy, tak, mamy honor, tak? Czyli renomę honor. Naszą. Tak. Taką powszechną. I powiem, nie pokazujemy naszych kart, ale postacie startują z różną. O, tego szukałem. Opinia publiczna, dosłownie mamy opinię publiczną. Góra, dół. Tak. A i wiecie co? Jest to, będzie to sensownie zrobione. Dobra. Zacny trunek. Dobra. No to ty łyknąłeś, zapaliło cię, ale dajesz radę i patrzysz na swoich tutaj współtowarzyszy pijących. Okej. Kurwa. Dobra. Wszystko okej? Okay? Tam z nimi? Czekaj. Zgon. Oj, nie było. Tego nie planowałem. Nie było pobity. Czy teraz każdy będzie grał z bąsem w szachy? Nic nie czuję. Nic mnie nie wiem. Wow. Okej. Okay. Czy już okay. Pokazujemy? Moment. Jasne, jeszcze ten. Dziadko. Loading. Dobra. Dobra. Gareth jest. A nie, dobrze wziąłem? Dobrą postać? Tak. Mhm. Gareth jest tutaj, przy stole. Czterech strażników. Mogę już pokazać, czy jeszcze nie? Może pokażmy, bo. Pokaż. Czekałem po prostu na twoją tą. Okej. Okay. Dobra, przypomnij mi ich imiona. To byli tak, Franciszek. Francesco. Gdzie jest Francesco? Sam już nie pamiętam aż tak dobrze. Zaraz mnie rozwiązał. Zenek był ale na pewno. Był Zenek i Gaweł chyba. Tak, się wydaje. I ten on Juan czy Carlos? I Juan Carlos starszy. Jedna rzecz. Bo ja strasznie nie lubię tego połysku, jaki im daje ta gra. Mate. Okej. Okay. Ale mnie zespinowało. W ogóle. Mnie też. A zupdate'owałem figurki. Jasne. Zeskorniło nas. Starczy. Dobra, meanwhile. Obserwuję to, co dzieje się za kratami. Mhm. Alkohol ułatwi sprawę. Teraz nie ma kluczy nigdzie tutaj blisko, więc... Przeważnie ułatwia. Co ja przecież mogę po prostu przyciągnąć sobie ten klucz. I podchodzę powoli do krat i patrzę, gdzie te klucze są. Dobra, no to Francesco stoi tu. Mhm. Dobra, jeszcze, bo tak, był Carlos, Zenon... Gaweł. Mamy dwóch Francesco na razie chyba. Tak, bo zmieniam jednego na Gabo. Okej. Okay. A, czyli są dalej niż 30 stóp pode mnie. Z tego, co widzę po kratkach. Mhm. Ale wielka jest ta przestrzeń. Za daleko nie sięgnę. To dobrze, że potrafisz kamykiem zrobić. Musimy trochę skalę tych sprite'ów zmienić, bo po prostu gigantyczne są te podstawki w porównaniu do... No spoko, to ogarniemy po między sesjami. Tak, jasne. Teraz po prostu notkę sobie robię. Dobra. Słuchajcie, może chociaż, żeby było łatwiej, przedstawmy się sobie.
Jestem. I wstaję, jakby mi nigdy nie było nic. Jestem Malvin. Malvin Olin. Pisane przez O, ale niektórzy mówią, że mało potrzeba, abym wszedł. Olin. To z elfickiego. Ty się jakoś kłaniasz, czy coś? Jakoś taką masz manierę, jak to mówisz, czy... Taką... Czy robisz taki ten, tak? Tak. Okay, tak. Dobra. Jakby miał i kapelusz, mówię... to by nim zamiótł ziemię. To ja teraz... I robię tak. Robię dosłownie tak. Tylko, że stoję wyprostowany, ale... Jestem Malvin. Malvin Olin. To ja teraz... Pisane przez O, ale niektórzy mówią, że mało potrzeba, żebym wszedł. Olin. Odsuwam się. Bacznie obserwuję każdy ruch. Teraz ja odchrząkuję i robię po prostu jeden do jeden to, co zrobił Kuba. I się kłaniam też, tak? I mówię, a jestem Kale. Kale, po prostu Kale jestem, Jezus. I po prostu tak prycham, nie? Że pff. Kocham tę kampanię już. Ja się bawię świetnie. O, miło cię poznać. Lepiej tego dziwolonga zapytaj. Chudy. Chudy w szatach. A jak ty? Cię zwał? Chudy pasuje. Nie będzie chudy. Na potrzeby waszego ograniczonego języka, czemu też nie? O, język jest wręcz przeciwny do ograniczonego. Język, a przede wszystkim różne języki, to potęga. Język ma podobną moc, co każda inna siła rządząca tym światem. Nie będę ukrywać, fascynuje mnie twa magia. Poczekaj, aż dostanę. Ty mówisz do wszystkich, jak coś, Bartek, czy tak tylko... Tak, jeśli nie sprecyzuję, to raczej do całej jego party mówię. Ja jeszcze tak ci wyciągam rękę, żeby się przywitać, tak prowokacyjnie do ciebie, tak. Po prostu zimne, jakby nic, zero reakcji mojej. Grabuli nie dasz? Grabuli. Ty co powiedziałeś, że interesuje cię magia. Tak. Mówię. O, poczekaj, aż dostanę w swoje ręce narzędzie destrukcji. Miłośnik narzędzi. Może się dogadamy. Yeah. Wyciągam rękę. Obie wasze ręce wiszą, jakby czekają na ten. Okej, okay, i żeby było smooth, robię tak. I sięgam do twojej, Paweł, ręki. No to ci daję ten. Wie. Dobrze. No, to teraz nas takie spulasy z jednej szpuli, nie? Mówię, rzucam fif skant jakby w języku tym złodziejskim. Fif skant jest niemy. To są tylko gesty. A, no to w pirackim, to w pirackiej gwarze rzucam, o tak. Przepraszam, możesz powtórzyć? No, spulasy, no, wspólnicy, no, tacy, no. A, spulasy. O, fascynujące słowo. Spulasy. Ja w tym spulasy, czasie... Spulasy, lasy. Ty, a ty jesteś Bart, nie? Nie, jestem Malvin. Mówiłem przed chwilą. A piosenki śpiewasz jakieś? Kiedyś to było. Śpiewałem, można powiedzieć. Śpiewałem, występowałem. Potrafię robić różne rzeczy. Dawaj jakąś szantę na zabicie czasu. Szanta. Nie do końca jest to śpiew. To jest bardziej... Uczucie to jest bardziej słowo lecące w przestrzeni. To jest... Potrzebuję mojego narzędzia. Narzędzia zagłady.
Czyli? Mojego bębenka. Zrobionego z butelki. Zwołą to udu, ale mało kto rozumie, czym jest udu. Czy w zasięgu jest jakaś butelka 30 stóp? Rozglądam się też. Jest jedna, która, znaczy nie ma butelki, ale jest bukłak, który właśnie podróżuje pomiędzy strażnikami. Tylko to jest dalej niż 30 stóp właśnie, jak liczyłem po tych. Najbliższa jest tam. Aha. U was jest jedynie wiadro na odpady. Ale za celą nie ma nic tutaj w okolicy. Nie. Możesz się rozejrzeć w Perception. Mogę wziąć to wiadro. Ja rzucam Perception. Musisz z niego wylać zawartość. Nie mogę z niego wylać zawartości. Akurat ilość wody w udu dyktuje głębokość basowej nuty. Więc ilość odpadów w wiadrze również. Opowiadasz to? 17. W postaci, czy to było off? Nie, bo Rocha nie ma z nami w celi. Nie miałem komu odpowiedzieć. Załóżmy, że ja ci pokazałem to wiadro, że tak podniosłem i tak. I pytam, wylać to? O, i teraz i wtedy Kuba to powiedział. Ja to powiedziałem. Tak. No to masz. Dajcie to wiadro z zawartością. Nie wylewaj tego. Nie będę tego wylewał, tak jak wspomniałem przed sekundą. To tylko dyktuje głębokość tak naprawdę nuty. No to graj. Ja tak stoję, tak czekam po prostu. Sekunda. Dobra, jak mojej kompanii... Kuba idzie po nocnik po prostu. Dobra, tymczasem przy stole. Jak mojej kompanii do picia właśnie. Poczekaj. Widzisz, że Gaweł i Zenon chyba nic nie jedli jeszcze dzisiaj. Ponieważ, że tak powiem, już po pierwsze wystarczył im tylko jedna rundka. Już trochę tacy są... tacy zmęczeni. Dobra. Ale Carlos i Francesco trzymają się jeszcze i wyciągają do ciebie po dolewkę. Okej. No, Kuba, masz ten? Nie jestem proficient w tym instrumencie, jakim jest wiadro z pomyjami. Ja zacząłem się dogwizdywać tam. I sobie tak lekko się bujam. Dobre. Dobra, rzuć na performance. A ja też, skoro dogwizduję? To on ma advantage. Dobra. Dziękuję. Dobra, rzucam z advantage'em. Tak. A właściwie masz disadvantage za to. Not 20! I'm sorry. Nie, dobra, nie. Nie, dobra, not 20. Not 20. Not 20. Na wiadrze z gównem. Wyciąganie klucza i jeden. 26 w takim razie. Dobra, w takim razie widzicie, jak tych właśnie dwóch strażników, którym już strzeliło trochę do głowy, podryguje tutaj ten lekkim tanecznym krokiem, podrygują tam w waszym kierunku i tutaj teraz są przy celi. O, patrzcie, jaki grajek! Dawaj, co tam jeszcze masz? I wiecie, i się tak wzięli za barki i teraz kręcą się razem. Zauważysz, że zaczynam się miarowo ruszać z boku na bok. Okej. No piratko! Czy oni powiedzą cię? I patrzę, czy się zbliżają do nas. Ja zaczynam. Gdzieś tu blisko są. Dobra, tymczasem. Ale są bliżej jakby tańcząc? Znaczy tutaj się kręcą po prostu. No to jeśli jest któryś z kluczem, to ja chcę ten... Żaden z nich nie ma klucza. Okej, dobra. To są ci, co już się... Okej. Dobra, tymczasem przy stole, jakie trwają rozmowy? Ach, szkoda Strzebora. Nie widziałem go tak na... Nie znałem go dobrze, widziałem tylko na inspekcjach. Może panowie coś więcej
wiedzą, albo o Brelanie. Jak panowie sądzą? To zmiana na lepsze? Co się teraz stanie? A, Brelan. No, on jest taki, wiesz, czarnoręki, to lubi tą ręką ścisnąć. Straszny z niego. Nie no, dobry chłop. Wiem, na pewno będzie się starał, ale tak się schyla do ciebie, ale z tym... chwila, muszę też sprawdzić. A, nie, dobrze jest. Z tym biedakiem, i tak wskazuje na grającego teraz na shit bucket gościa. Ale z tym biednym... Właściwie też się przyjrzał, co tam się dzieje i tak... Potem spojrzał na swój kubek, ale wzruszył ramionami. No, trochę okrutne, no ale co mamy zrobić? Rozkaz to rozkaz. No tak, słyszałem, że sprawa jest kontrowersyjna. A ten trzeci? No właśnie, skąd taka? To Brelan tak zadecydował? No tak. Tutaj. No i właśnie twój... nie tyle Brelan, co... On powiedział, że mamy powiesić kogoś. I potem... właśnie twój stary przyszedł i powiedział, że to też z rozkazu on też. A on dopiero tu co przyjechał. O, szkoda chłopaka. Może ma jakieś ciekawe historie do opowiedzenia, bo sądząc po tym, co teraz tam się wywija, całkiem intrygująca kompania. A ten trzeci? Trzeci, który? A, ten. Tak, ten. To jest dobra historia. Słyszałeś o słynnym wampirze z Dekomeradę? Słyszałem? Słyszałeś. Tak, słyszałem. Ciekawa historia. No. Co możesz mi powiedzieć więcej? No, widzisz taki... No to cóż. Już nam spędzał sens powiek od dobrych paru tygodni. Znikają zwierzęta, znikają ludzie. I mówi się na ulicach o jakiejś postaci w czerwonym płaszczu przeskakującej z dachu na dach. A tu proszę, jednego dnia stwierdzamy, śledztwo trwa, że trzeba by było jakoś go wreszcie dorwać. I tak się składa, że zniknęła krowa. Krowa? Jednego farmera na północy. To poszliśmy śladem, wzięliśmy psy, poszedł pościg. I go cap, mamy go w lesie i patrzymy, a to jakiś taki pokazuje na postać Bartka. I on tę krowę na kawałki tnie. No to... Matko mój i ojcze, i co, pojmaliście go? No bóg go do ziemi. Teraz będzie wisiał razem z tą piratką. Czy my słyszymy jak coś o tym, że krowę tam... Tak, oni dość głośno mówią. I się patrzę tak nerwowo na Kubę teraz trochę. Na mnie? No bo słyszę, że tamten kroi krowy, więc tak patrzę. Tak... Ja jestem pochłonięty performance'em. Ja tylko mogę dodać tylko dwie linijki, które płyną z mojego performance'u, jak oni rozmawiają. Jasne. O tym, dlaczego siedzę w więzieniu. Znowu. Okay. Byłem w złym miejscu, w złym czasie. Ale z dobrem, przemyconym sercu. Nie myśl, że jest inaczej. Tyle tylko. Więcej nie słychać słów. Fascynujące. Czasami o ludziach dużo mówią ich przedmioty, zwłaszcza takie, które mają w chwili, kiedy rozstają się z tym życiem. Czy coś ciekawego znaleziono przy nich? Wybaczcie, panowie, ale jestem głodny każdej sensacji. Ja w tym czasie, kiedy opisywana była historia wampira, zauważam niepokój w oczach piratki, która szuka wzroku u postaci Kuby. Ja jestem pochłonięty sobą jakby. Jestem egoistycznie zaabsorbowany tak. Moim channelowaniem przemyśleń na temat mojej pozycji w tym momencie. Tak. Przestaję się kiwać. Po prostu stoję. Okay. Patrząc na piratkę. To ja robię krok w tył troszeczkę. Dobra. Dalej nasłuchuję rozmowy strażników. Dobra, to... Pytałem właśnie... się o rzeczy. A które... tak. A, no tam coś tam mieli przy sobie. Straszne bibeloty.
Ale kurde, ta piratka to miała ze sobą normalnie pistolet skałkowy, jak prawdziwy pirat. Pewnie jest gdzieś teraz w zbrojowni. Niestety całkiem zwietrzały proch, nic byśmy z tym nie zrobili. Szkoda. W zbrojowni tutaj chętnie bym zobaczył takie cacko. I on, tam teraz, kwatermistrz tam teraz pewnie to wszystko przegląda. Mhm. Za coś tego kata to będziemy musieli jutro płacić, więc pewnie to sprzeda. Ale ej, tam ile ty tam tego jeszcze masz? I wyciąga kubek do ciebie. Nie no, bo właśnie jestem pełen podziwu za złapanie trójki przestępców. Trzeba to opić jak najbardziej. Panowie Gawle, Zenonie, chodźcie tu na chwilę, potańczycie sobie jeszcze potem, ale trzeba utrzymać tempo godne naszego wielkiego mistrza. Dobra, no to oni z ochotą po prostu przydreptali i druga rundka. I druga rundka. Na drugą nóżkę, pod te święta. Rzucaj. 1 plus 2. Jesteś pijany. Co mi robi ten stan? Technicznie rzecz biorąc jesteś poisoned. Mhm. Masz disadvantage na chyba wszystko. Na charyzmę też? Zaraz sprawdzę. Włosy ten rób żal. Panowie, ja młody chyba takim weteranom nie dotrzymam tempa. Kto wygra, Bartek czy Rumżal? Runda druga. Najbardziej to jest wiedza z ostatniej podróży jest wymagana, by zrozumieć ten ark. Tak, na ability check i attack role masz disadvantage. Ja za ale masz advantage na odwagę, jeśli rzucasz. Dobra. Dobra. A jak moi kamraci? Więc tak, Zenon pada na ziemię. Zenon pada? Tak, widzisz, że po prostu przechyla ten kubek i po prostu razem z nim do tyłu. Rims z tego, o matko, z ryczki. Pan Zenon, dobiegam do niego. Dobra, on z troską. On jest pijany po prostu kompletnie. Okej. Okay. I on tylko robi i cię odpycha. I robi okejki kciukami, że wszystko w porządku. Okay. Panie Zenonie, wszystko w porządku? Może tak trochę chociaż ściany pod plecy i tak próbuję go zaciągnąć, żeby tak pół leżąco. Dobra, no to opierasz go na ściany. Dobra, czy to Zenon ma klucz? Nie. Francesco ma klucz. I teraz tak, Carlos widzi, że po prostu jeb głową o stół. I rozlewa tą zupę, która tutaj leżała i ona się potoczyła. Gaweł dalej się kręci tańcząc. A Francesco dopija ten rumdżal i wyciąga po jeszcze jeden do ciebie. Panowie, to mają mocną głowę. Panie Gawle, panie Francesco, zaszczycony móc panów poznać w takich okolicznościach. Nalewam im jeszcze, ale sobie nie. Dobra. Slay of hand, kiedy... To znaczy, ja to robię zupełnie otwarcie, jak mnie spytają, okay. No to... Dobra. Nie ukrycie, nie nalewasz. Tak, dobra. Tak. To on spojrzał na swój kufel, patrzy na twój i podmienia go, że kładzie swój pełny koło ciebie, zabiera twój pusty i wyciąga do ciebie i mówi, wszyscy, to wszyscy. Panowie, nie mogę jednej kolejki opuścić, darujcie. Tą jedną darujcie tylko. Przekonywanie z disadvantage'em. Dobra. Teraz muszę sprawdzić, ile mam. To nie moja kość. Ja obserwuję to wszystko w tym czasie. 15 I chcę zwrócić uwagę. I 3. Okej. Okay. To już nie daje się przekonać. Dobrze, jednak co autorytet, to autorytet. Nalewam też sobie i... piję, ale też
rozlewam trochę. Tak. Dobra. Część pije, część mi po mordzie strasznie cieknie. No to nadal rzucasz Constitution, ale będzie ci trochę łatwiej. I rzucę im. Dobra. Mam teraz disadvantage? Tak. 11. Będzie 11 łącznie, bo mam plus 2 do konta. Dobra, do tylko, że to jest Rumdżal, czyli nie zdajesz. O nie. AC za duże. Jesteś... Teraz już jesteś porządnie pijany. W okay. sensie... Dobra. Po prostu ci weszło, ale widzisz, że Francesco i Gaweł padają. Okay. Ale ty też ledwo stoisz. Ty się po prostu zataczasz. Czyli oni wszyscy... Padają, tak? Tak, wszyscy padli. Dobra, to ja taki już po prostu zmarnowany rozmasowuję sobie tak pierś ręką i wsączam trochę energii witalnej. Dobra. Moim lay on hands. Okej, okay, czyli wsadzasz w siebie 5 tych, żeby tak. usunąć poison z siebie. Nice. Yo. Tak. They got cocaine in fantasy world. Przyglądam się temu uważnie i chcę zwrócić uwagę moich współlokatorów. Przezornie Dobra. Odwracam się do wszystkich plecami tych tutaj leżących. Mm-hmm. I widzicie, jak takie złote nitki światła propagują z moich palców, oplatając klatkę piersiową i wnikając w nią. Dobra. I widzicie, że wyraźnie jakby odzyskuje ostrość Dobra. Umysłu. Odpisz sobie 5 lay on hands. Aha. Tak. Dobra. Halo? Panowie? Sprawdzam, jak bardzo kontaktują. Dobra. To może tu wam będzie wygodniej i jednak wszystkich kładę tak, żeby byli oparci plecami do celi. Tutaj o ten stół trochę, Dobre, o nogi no, czyli tego jakoś stołu. Ich tak układasz przy tym stole, żeby sobie tak. po prostu leżeli na nim. Mhm. Dobra. No to oparci o ten stół, smacznie. Oni jeszcze nie zasnęli, tylko tak wiesz, po prostu majaczą coś. Mhm. Wszyscy odwróceni, tak jakby... No, znaczy nikt nie patrzy na cele raczej z nich. Dobra. To tak zbliżam się do Francesco i tak... Panie Francesco... O kurde, sam się wywaliłem. Panie Francesco, dobra. Tak go sztukam w ramię. Dobra. Tak, możemy mówić. Panie Francesco... Nic. Nie słyszę? Nic, on tylko... To sięgam delikatnie po klucze. Dobra. Slay of hands, masz advantage, bo on jest pijany. Osiemnaście. Okej, okay, bez problemu. Odpinasz pół klucze. On właściwie nawet ich do końca nie przypiął po tym, co tu się jeszcze wydarzyło, jak próbował otworzyć tamtą ten. Wy wszyscy to widzicie, że... Chyba, że, nie wiem, chyba, że jeszcze Malwin, ty jeszcze grasz. Ja gram, ale nie performuję jakby, tylko podtrzymuję grę, żeby zmieniał się klimat pomieszczenia, bo widzę, że tam się dzieje coś dziwnego strasznie. Tak. I jeśli pewnie widzicie, że właśnie ten członek Gardis, który właśnie przyszedł, odpina właśnie klucze. Właściwie byliście świadkiem całego zajścia. To oglądając się przez ramię co jakiś czas, podchodzę do celi. Mhm. Teraz cisza, jeśli chcecie zachować życie. Uwolnię was. Przestaję grać. Ręce mam tutaj. Chwileczkę. Nie ma chwili. Co to za... Co tu się dzieje? Dobra. Czy któryś z was zna Marlo Sabato? Czy znam Marlo Sabato? Możesz rzucić na historię, a będzie to trudny rzut. Okej. Okay. Tak samo też... Okay.
Też przypomnij, jak się wymawia imię twojej postaci, pan. Kae. Dobra. Kae też rzuca. Kae i chudy. Okay. 14, jak coś. 20. 20? Dobra. Słyszałeś też ze względu na to, czym się zajmujesz w mieście, z tej tajemniczej planety zwanej Eberonem i czasem o nim wspominano w drugiej szansie, że o legendarnym wręcz złodzieju dżentelmenie z Eberonu, który niedawno zmarł na pokładzie Spelljammera. Okej. W więzieniu. Ponieważ Spelljammer aktualnie, a przynajmniej truchło Spelljammera, które jest na orbicie Nowokręgu, jest teraz wykorzystywane przez Eberończyków jako kolonia karna. Tak czy nie? Nie mam tyle czasu. Ja nie znam, czy domyślam. 14. Nie, 14 okay. Za mało. Ja wzruszam. Znaczy, dobra, nie. Słyszałeś w gazetach może to nazwisko, ale nie przyglądałeś. Coś słyszałem, ale nie wiem. Nie odzywam się. A co z tego będę miał? Wzruszam ramionami i otwieram cele. Z tego, co tu słyszałem, i tak nie zasługujecie na śmierć. Dopaść was jeszcze zdążymy, a wskrzesić nie, więc chodźcie za mną i pogadamy gdzie indziej. Otwieram cele. Teraz się od razu wyślizguję i próbuję znaleźć miejsce do ucieczki jakiekolwiek. No cóż, no to... Znaczy widzę, że on mi ucieka? Znaczy, nie wiem. To już między wami bardziej teraz. Znaczy tak przyciskam obok ciebie i po prostu się rozglądam. Dobra, to ja cię przytrzymuję i trzymamy się razem. Teraz wszyscy w tym jesteśmy. W czwórkę mamy większe szanse. Próbuję się wyrwać z ucisku. I tylko tyle? Nic mi nie mówisz? Nie, no to po prostu czytam. Się próbuję wyrwać, żebyś mnie nie trzymał, żebyś mnie dotykał. Ale coś mówisz przy tym, czy nie? No nie, po prostu tak się próbuję wyrwać, okay, bo mnie złapałeś, nie? W takim razie nadal cię przytrzymuję, bo myślę, że chcesz mi uciec po prostu. Jeżeli się siłujecie, to przeciwstawna siła. Dobra, okay. To rzucam. Albo możesz się spróbować... Wyślizgnąć. Możesz akrobatyka kontra atletyka, albo atletyka kontra atletyka. To ja używam atletyki. Jasne. A ja... akrobatyki mogę użyć. 6. I co rzuciłem? 15 plus 4, 19. Dzień, to przegrałem. Wyślizgujesz się z mocnego, ale niewystarczająco mocnego uścisku Gareta. Ja tylko tak rękę pokazał, że mnie dotykał i się rozglądam po prostu. Dobra, czegoś szukasz konkretnego? No, jak tu stąd uciec? Te schody w dół tylko i w górę, bo to są jedyne wyjście? Widzisz trzy miejsca, w których można by było wyjść z tej wieży. Są dwoje pancernych praktycznie drzwi po przeciwległych końcach, domyślisz się, prowadzących na mury otaczające Casa de Comerade oraz schody prowadzące w dół i w górę. No czy wiesz, bo wprowadzono cię tutaj, że... no, jesteście na przedostatnim piętrze wieży więziennej. Pod wami są jeszcze trzy piętra. Nie, trzy piętra. Dwa piętra i piwnica, a w górę jeszcze nie wiesz, znaczy domyślasz się, że gdzieś z dwa piętra jeszcze w górę. Mhm. Bardzo Nie, jakoś chciałem zapytać, czy jakby ten, czy jakby... Czy czuję, że jestem w stanie sam stąd uciec, czy jakby mam takie wrażenie, że nie, kurde, to jednak jest... To trudno mi to od ciebie zależy. Okay. Jak mi się wyrywasz... Nie gramy na instynkt, więc... Jak mi się wyrywasz, to cedzę przez zęby. Odłącz się, a jeszcze rano zawiśniesz. Bez naszej pomocy. Okay, słysząc to, włączam się do rozmowy, bo stałem nieruchomo. Podchodzę do Gareta, tak? Tak. Tak, wiesz, bo oni go tak nazwali, inni strażnicy. I bardzo blisko twojej twarzy palec wskazujący przykładam. I mówię tak. Powiem ci o Garecie. Boże, powiem ci o Marlo.
bo to wszystko. Ale ja i moi spłasy mają odzyskać cały swój sprzęt. Inaczej się stąd nie ruszamy. Mogą nas złapać. Ale... Słuchaj, my już i tak byliśmy martwi. A chętnie chciałbym jeszcze kiedyś zagrać na czymś innym niż na wiadrze z pomyjami. Dobrze mówi. Grzebanie w swoich... Załatw broń. Dobrze, jest u kwatermistrza, jeśli jesteście takimi dobrymi złodziejami. Może mamy szansę. Kogo nazywasz złodziejem? Słyszysz w swojej głowie po raz pierwszy. Wzdycham sam do siebie. To będzie orka na Ugorze. Zaraz wszyscy zginiemy. Trochę więcej dyscypliny. No, ja jestem bardzo zdyscyplinowany. Na razie jedyny, który tutaj działa przeciwko swojej agendzie, to ty. Czas czego działa na naszą niekorzyść. Chcesz od nas, czemu ty, Gardis... Wyprowadziłem walnia... was stąd. Musimy szybko uciekać. Nie mamy czasu na spory. Rozumiem, że cała trójka chce odzyskać sprzęt. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy po prostu stać i się kłócić, aż nas złapią, tak? Dobra. Kto idzie z nami i z Garretem? Są trzy drogi wyjścia. Możemy wyjść przez bramę żebraczą, spłynąć w tratwie, którą zarekwirujemy przy tartaku, albo najprostsza droga, ale na pewno nie odzyskamy waszego sprzętu, wspiąć się przez mur. Jesteśmy teraz na obrzeżach miasta. Czy to był wielki reveal teraz? Tak. Oto mapa Casa de Coberade. Wy znajdujecie się tutaj w wieży więziennej. I dobra. Ci, co wiedzą, czyli ty Olin, ty nie wiesz, ale no podpisane jest. Żebracza brama jest na północ stąd, tartak znajduje się na południe i no jest też po prostu mur. A gdzie są kwatermistrza? Z rozmowy, którą prowadziłeś z tymi, magazyn jest nad wami. Nad nami. Mhm. Dobra. Wasza broń, sprzęt są nad nami. Jesteście w stanie się tam zakraść? A może nie zabierzmy im po prostu i pokazujemy? Nie. Musimy odzyskać nasze rzeczy. To bardzo, bardzo istotne dla nie tylko moich personalnych uczuć, ale również dla powodzenia tej misji. Pomóżcie mi odnaleźć moje narzędzia. Możliwe, że będę mógł wam pomóc zagwarantować bezpieczeństwo, choć na kilka godzin. Ty krowobójco, tam cicho siedź. Się patrzę z obrzydzeniem. Więc gini. Uspokójcie się. Nie Dobra. Możemy się teraz kłócić, teraz musimy działać tak, jak pan szanowny pułkownik Garrett wypowiedział w swojej przemowie do nas. A, jeszcze nie jestem pułkownikiem, tak się rumienię. I chyba nie będziesz po tym, co dzisiaj zrobiłeś, ale musisz mieć jakieś ważniejsze swoje własne, personalne. I ja ci powiem wszystko o Marlosie Bator. Dobrze. Ponieważ być może spędziłem z nim moje ostatnie dwa lata. Świetnie. Nie mamy teraz jednak czasu na takie kwieciste mowy, więc wyjdźcie po swój sprzęt, a ja zorganizuję trochę zapasów. Wydaje mi się, że będziemy ich potrzebowali, gdy uciekniemy. No to... Aha, dobra, czyli... Biorę ten smalec do wora. Ja to przeglądam ten stół i zbieram rzeczy. Rację. Dobra, w sensie no to jest takie zwykłe jedzenie, jak się je na nocnej zmianie, czyli jakaś taka zupa pewnie z kuchni na dole, groszek pewnie z wodą, wodzionka z groszku, prosty chleb,
ale dobrej jakości. Gardis jednak dostaje dobrej jakości jedzenie i pachnący smalec z młotogłowa. Dobra, to ładuję to wszystko do mojej sakwy obok innych racji żywnościowych. I czy te skrzynie tutaj, co są pod ścianami, one tam są i coś w nich jest? Są otwarte, zamknięte? Możesz spróbować zajrzeć. Jeszcze okay. Gdy jesteś przy stole, słyszysz w głowie, czy jest tu jakiś nóż? Odwracam się i spoglądam po nich. Wybacz bezpośredniość. Znaczy, tak, na pewno znajdziecie, mają może przy sobie strażnicy coś. Przepraszam, tu są jeszcze te stojaki na broń? Tak. Czy są w tych? Okej. Okay. Tam widać, jest trochę broni. Jaka to tam zaraz. Czekajcie, bo się trochę zgubiłem. Chudy, ty pytałeś o broń, prawda? Tak. O nóż. Jest taki nóż do chleba na stole. Albo możesz zabrać coś strażnikom, którzy teraz pochrapują lekko. Okej, okay. Podchodzę do noża do chleba. Mm-hmm. Błyskawiczny ruch. Spod peleryny wystrzeliwuje kształt długiej czarnej dłoni, która łapie nóż i chowa się równie szybko pod peleryną. Zbliżam się do chudego i wycedzam żadnego zabijania. Jak musisz, to ogłusz. Okay. Dzisiaj nie poleje się krew. Spoglądam na niego. Mów mi, Vincent. I odchodzę. Dobra, chyba już z name dropowani wszyscy, to tylko podpiszę wam. Vincent. Ładnie. Dobra, dobra, to ja w międzyczasie, czyli tutaj chciałbym się rozejrzeć za czymś, co jest bronią taką, no, czy dobra, po prostu coś, czego bym, znam się na rapierach raczej niż na ciężkich mieczach, nie? Coś, czego bym mógł używać w ten sposób. Dobra. To nawet nie lital, tylko coś takiego... Zwinnego. Jasne, jakiejś lekkiej broni szukasz. W czym ty jesteś proficient? Bo jest, masz rapiery, krótkie miecze i scimitary, prawda? Jako bard. No simple weapon mam. A, i simple weapon, no czyli short swordy. Dobra, no to na pewno ci strażnicy mieli przy sobie short swordy i oficer Francesco ma rapier. Podnoszę rapier. Musisz mu go odpiąć. Okej, chciałbym ukraść rapier. Dobra, Slay of Hands, kiedy on... Advent. Okej, jest pijany. Jest pijany. Dobra, nie widzę już. Już nie widzę kostki, nową biorę. Dobra, rzucam tutaj przy nas. Z advantage'em. To będzie 20 albo... A tak, zapomniałem, macie pojebane. Tak, 20. 20, okej. Okay. Bez problemu. On no, zupełnie odpinasz pod całym pasem i pochwą odpinasz ten rapier. Cudownie. Co to więcej, do tego samego pasa przypięty jest jego muszkiet. O, podchodzę od razu do ciebie. Znaczy muszkiet, sorry, pistolet skałkowy. Czy mogę tym jednym ruchem wyciągnąć to i to? Bo odpinałem pas, tak? Tak, tak. Ty mu po prostu pas z kaburą i z rapierem odpinasz. Słysząc rozmowę wcześniejszą strażników, daję do wyboru gitce rapier albo pistolet. To ja chwytam pistolet od razu. I robię tak znowu taki ukłon jak wcześniej Kuba, taki parodując go trochę. A ja robię taki na totalnie poważnie. Mówię, chyba się dogadamy. I biorę rapier. Uśmiecham się szczerząc. Sprawdzam pistolet, sobie go tam obczajam. Nienaładowany raczej, spoczywał. A nie, sorry, co ja pierdolę. Jest naładowany, masz po prostu pistolet skałkowy. Dobrej produkcji, Smytko and Jeston.
trochę prymitywne, byś powiedziała. W sensie widziałaś bardziej lepsze, ale na pewno dobra jakość. A jakieś amunicja gdzieś tam przy tym pasie też jeszcze jest? Jakiś proch, coś? No by trzeba było jeszcze trochę przeszukać, Francesco. No to ja sobie tam rozglądam się przy okazji, to zatrzymam się jak coś. Dobra. Czyli... Coś, że chłopaki mogą kontynuować, ja tam szukam. Ty szukasz amunicji po tak, tutaj tak, postawie, tak? Tak, tak, tak. Dobra. Ale jakby no to... nic ważnego, więc no. No to rzuć albo percepcję, albo investigation, kiedy tutaj przeszukujesz. Perception. A, gdzieś kostki mi... Dobra, ja w międzyczasie... Chciałbym podejść do postaci Vincenta. Chociaż nie wiem jeszcze, że masz tak na imię, no nie? Chudy na razie. Na razie dla ciebie cały czas chudy. Yes. Co tam chowasz, chudy? Może jakiś as w rękawie? I tak jakby trochę udaję, że będę walczył z tobą rapierem. Na wysokości piersi wysuwa się spod płacht, wysuwa się ostrze noża do masła. En garde. Panowie, stop, zaraz nas wszystkich powieszą. En garde. Również no szybko chowam. Wszyscy zginiemy. Gareth widzi po prostu, jak oni no, no, jaja robią. Spoglądam na znajdujące się na stole. Jest takie siedzenie? Jest okay. Jedzenie. Co rozpoznaję? Rozpoznajesz zupę z groszku. Właściwie to już całe jedzenie wpakowałem do torby chyba. Ale to z resztek rzuć D100. D100. Gdzie moje D100? Gdzie moja tablica klater? Ja podchodzę w międzyczasie do Malwina i KF i powtarzam, żadnego zabijania. 86. 86, dobra. Się boję. Tak, zła tablica. To jest tablica do dungeonu. Bardzo długo patrzę na ten stół. Sorry, mam po prostu uwielbiam te D100 tablice. Ja ich mam cały osobny plik tutaj. Mój GM jest z fanatykiem tablic D100. Tak, to prawda. Cały pulpit zajebany tablicami D100. Z każdym dobra. Razem, gdy robię rzut, znalazłem. Mój GM mówi, poczekaj, muszę... Poczekaj tutaj 10 minut, muszę sprawdzić. 6 terabajtów tablic D100. To rzuć jeszcze raz, bo to głupie. Okej. To ja też... Dobre są te tablice D100. Przestańcie. 40. O, 40 będzie trochę lepiej. Aha, okej. Jest popielniczka. Popielniczka. Tak. Yummy. Okej. Zostawiam. Odchodzę, jakby niezadowolony. Dobra, wszyscy są tutaj, blisko, bo ja podszedłem do Malwina i KF, żeby im przypomnieć, że nie zabijamy. Jasne. No to... Dobra. Dobra, jesteśmy już razem? Tak, dobra. Tak. Bo ktoś coś jeszcze chyba chciał znaleźć. Jeszcze Paweł jeszcze nie ma chyba. Aha, bo Paweł poszedł na chwilę. Chyba tak. Dobra, to ja też pójdę na chwilę. Małe 5 minut przerwy, dobra? To możemy od razu przerwę zrobić. BRB zróbmy, no. Dobra, ale takie króciutkie. Jeszcze dobra. Nie to duże. Dobra, dobra. W takim razie... tylko napiszę na tekst. Zaraz, wracamy. Halo. Halo.
wróciliśmy. Halo, halo, halo. O mój Boże, oni wrócili. To oni. Jesteśmy z powrotem. No tu są. Witajcie serdecznie. Dobra, więc tak. Witam z powrotem w Casa de Comerade, wieży więziennej, gdzie teraz dzieje się pewna intryga. Mianowicie w celi śmierci było trzech jegomości, którzy nam się już przedstawili. Mianowicie piratka z Keith, zwana Kae, człowiek imieniem Malvin Olin oraz tajemnicza postać każąca mówić na siebie Vincent lub Chudy. I na ratunek im przybyła niespodziewana pomoc, mianowicie członek straży tego miasta, niejaki Garrett, przybył, upił strażników i uwolnił ich z celi, poszukując informacji o niejakim Marlosie Bateau. I jesteśmy w tym momencie. Dobrze. Okej, okay, przed przerwą Bartek, Garrett, mówiłeś do nas, żebyśmy nikogo nie zabijali, tylko Paweł tak. Nie było. Znaczy mi też wcześniej to powiedział wcześniej. Ale... Powtarzam, gdzie jesteśmy. Dobra. Czy tu jest jeszcze jakiś nóż może? Jakiś nóż? Musiałbyś zabrać strażnikowi z pasa czy coś. No to jak już ośmielony tym, że Kuba, że Malvinowi się udało ukraść, to też próbuję wziąć. Ja to widząc też podchodzę. Dobra, czyli zabieracie im. Tak. To tak. Slay of Hands wszyscy z adwentarzem. I co zabieracie? Noże. Sztylety. Jeśli też ma kule i jakieś brochy. Amunicji zabieram. Szukasz. To amunicję. Tylko Francesco miał pistolet. Ci nie mają. Aha, dobra, okej. To ten nóż tylko chciałem. Dobra. A ja na sleight of hand z adwentarzem 20. Dobra, to możesz mu zabrać co chcesz. To co on ma? Co ma? Ma... To je przy Zenonie. Przy Zenonie? Dobra, no to tak, sukiewkę ze złotem. O kurde. Kurwa, 8. Może ze złotem. Ile złota? Powoli. Ja mam tu już rączki na klawiaturze. Dobra, muszę zobaczyć. Jeśli on. Dobra, rzuć D20 plus 5. Dobra. 18 plus 5, 23. Dobra, 23 sztuki złota miałem. Yes, nice. Wow. Big money. Jakby... Podśmiechuję się, jak to wyciągam. Widzimy to? Czy ja tak widzę? Widzicie, że zabiera brzęczącą wesoło sakiewkę jednemu ze strażników. Patrzę na to z niesmakiem, ale się nie kłócę. I ten nóż tak chciałem przywziąć. Tak, i nóż bądź długi, czy przepraszam, długi, krótki miecz bądź nóż możesz. Ja gdy... No mówisz o obie rzeczy w sumie. Dobra, to no, po prostu go obrabujesz całego. Zostawiasz na nim tylko ubrania. Jak gdy Garrett się obserwuje tego, obserwuje to, co robi... przepraszam, Kae, tak? Kae, dobra. Sorry, masz najkrótsze, najtrudniejsze imię. Kae, co robi Kae, to... nachylam się tak za twojego ramienia do ucha. I mówię takim spokojnym tonem. Powodów do ścięcia nas robi się coraz więcej. Masz szczęście, że kodeks Gardis nie przewiduje za takie przewinienie kary śmierci. A przewiduje za niewinność. Bo ja jestem tutaj za dokładnie to. Gdybym tak nie myślał, nie ratowałbym was. Ale porozmawiamy o tym potem. Lepiej nie próbujcie niczego na własną rękę. W tym czasie, bo rzucałem też na sleight of hand, żeby ogarnąć sobie jakiś nóż i rzuciłem 8. 8? Mhm. Dobra. Czekaj, ja muszę jeszcze rzucić. Mm.
Okej. Komu ty? Gawel. Gawłowi. Dobra, no to ty tam zacząłeś obmacywać Gawła i on... I się widzisz, że się budzi. Okej. Podbiegam i zasłaniam całą wizję, że tak powiem, Gawła. A, dobra, czyli tak po prostu, jak on się odwraca, to ty stoisz przed nim. Tak, tak. Lekko zezując na ciebie. Śpij, Gawła, śpij. Na ciebie. Dobra. To przekonywanie. Animal handling. Proszę. 15 plus, to jest na charyzmę, nie? Tak, tak. Przekonywania nie mam, ale mam wysoką charyzmę, czyli 19 będzie łącznie. Dobra. Okej, nice. Udaje ci się. On tam tak spojrzał na ciebie. Śpimy. No. I po prostu tak się kładzie na stole i tak się jeszcze lekko tak, wiecie, jak tak się umościł na tym i... Po chwili znowu słychać chrapanie. Odwracam się do Vincenta i wymownym ruchem wskazuję stojaki z bronią. O, odwracam się tam. Dobra. No, jest stojak z bronią, musiałbyś podejść zobaczyć, co tam jest, ale jest trochę broni. Gareth słyszy. I mówi, wszyscy zginiemy. Dobra. To przez ten kaptur. To chcę przeszukać. Dobra, więc tak. Na stojakach jest taka typowa broń używana przez... Nieważne. Okej, rozumiem. Gdzieś tutaj jest. Okay. Są dwa... Widzisz dwa stojaki z bronią i na jednym widzisz dwuręczny miecz i halabardę, a na drugim jest włócznia i scymitar. Dobra. Scymitar. Sięgam po scymitar i chowam go pod płaszczem. Masz proficiency w scymitarach? Chyba nie, ale jest to. To nie jest simple weapon. Jedyna simple weapon tutaj to włócznia. Włócznia jest simple weapon? Tak. A jest. Okej, dobra. No w takim razie. Włócznia. To, tak, scymitar to martial weapon. Włócznia zostaje schowana w całości pod ten. Wciągnięta. Ledwo się mieści. Ale się jest mieści. Prawie tak długa jak ty, więc. Tak. Mam w tym doświadczenie. Czyli scymitar zostawiasz, tak rozumiem? Tak. No, jakby sięgnąłem po niego, schował się pod płaszczem i nagle odłożyłem go na miejsce i chwyciłem włócznię i schowała się włócznia. No, to ja bym go chętnie wziął, jeśli ten. Dobra, czat, kurwa, korda znalazł. To jest Cordelas, okej? Okay? Kto tam coś na czacie? Nieważne. Od nomenklatury broni. Dobrze, więc jestem teraz z włócznią. Dobra, Paweł, ty coś chciałeś? No to ja wezmę ten scymitar, bo w sumie miałem tak wcześniej mieć, więc... Dobra, no to w twoich rękach znajoma ci jako piratowi z GIF broń. Miło wyważona. Super. A ja na pewno dostaję flintlocka, nie Derringera, tak? Nie, ty masz flintlock. Skałkowy, kurde. Tak. Jesus, mocny jest. Chyba mocny D6, jest. Z tego co pamiętam. Nie, 1D10 masz. 1D10? Nie. Skałkowy. No pistolet skałkowy z twojej tej. Dobra, to by się zgadzało. Po prostu Derringer był słabszy. Myślałem, że Derringera dostanę na początek. Nie, tak, Derringer ma dwa strzały. I to jest taki kieszonkowy. Taki do torebki. A to jest po prostu pistolet skałkowy. To jest spear, prawda? Spear, ja tak. Dobra, tak. Dobra. Idziecie po swoje rzeczy, czy nadal będziecie ich okradać z broni? Czy tak, przydałoby się troszkę ruszyć, bo już nie mamy za dużo czasu. Ja mam więcej niż mam. Ja mam zapasy, ale nie wystarczy ich na długo. Ktoś z was umie polować, w jakiś inny sposób zdobywać pożywienie? Jeśli nie, poszukajmy racji. Przede wszystkim znajdźmy mój osprzęt, a wtedy poradzimy sobie też z załatwieniem jedzenia, pieniędzy. I może unikniemy sławy tym razem akurat. Tak. Ja wam w tym nie pomogę. Nie znam się na tych... Nie mam takiego zestawu umiejętności. Kwatermistrz jest na górze.
Możecie poszukać swoich rzeczy, ja i tak nie wiem, jak wyglądają. Zostanę tutaj i będę nasłuchiwał, czy ktoś nie idzie z dołu. Dobra, nasłuchuj i w razie czego, jak nam dasz znać? Jak wam dam znać? Cicho, nie wiem, przejadę kosturem po kratach, tak jakbym was uspokajał. Wtedy szybko wyjdźcie do celi i udajemy, że nic się nie stało. Dobra, ustalmy znak. Po kratach, takim rytmem. Bę, 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 bę. Patrzę na niego bez wyrazu i skiwam głową. Skomplikowany. Idźcie już, proszę, szybko. Bierzcie swój sprzęt i spadamy. Kto najlepiej się potrafi tutaj skradać? Ty. No, ja. Ja. Nie do kogo mówi. Do ciebie. Okay. Nie mówię do dwumetrowej postaci w intensywnie czerwonej szacie. Już kończę. Widzicie, jak ja kończę na stole rysować swoje imię, tak na planie koła rysuję. To jest taki specyficzny alfabet, że jakby na planie koła się rysuje litery i właśnie napisałem K.E. tak przed głową dosłownie Francesco. I po prostu kończę to wyrysowywać na stole, chowam ten nóż i mówię, dobra, gdzie? Na górę, tak? No to idę. Niech ten krowobójca do mnie gada, bo pewnie robi to po cichu. Dobra, czyli zakradasz się na górę. Tak, zakradam się na górę. Ja za nią chcę. Też stoi. Okej. Telef. Gdzie jest? 17 plus 6, 23. No tak się czuł Sarro. 16, 21. I jeszcze raz przypomnij, sorry. 23, 21. 21. Dobra, no to bezszelestnie udajecie się po tych drewnianych schodach, nawet nie skrzypnęły, i idziecie na drugie piętro. Przyglądnijcie mu się. A, jest na mapie? Mhm. Okej. Okay. Dobra, to ja też jakby widząc, że poszli i nic się nie stało, też stealthuję na górę. Dobra, to rzuć stealth. Uiu. I będzie to... 13. No, nie tak cicho jak twoi towarzysze, ale też niezbyt głośno. Trochę pod twoim ciężarem zaskrzypiały te schody, ale zniknęło to gdzieś w odgłosach nocy. Jest dzisiaj dość wietrzny. Dobra. Kiedy powoli wchodzicie na górę, słyszycie przytłumione głosy z góry. Słyszycie trzy głosy i słyszycie jeden, niski, ale lekko piskliwy, który trochę taki poirytowany mówi do kogoś, nie wiecie do końca do kogo. I no ale to gdzie to położyliście? Miało być tutaj. Jutro trzeba opłacić kata. Gdzie są te wszystkie rzeczy? A w ogóle... A, chwila, jedną rzecz, bo ja zapomniałem o tym. Malwin? Kuba? Mhm, no. Tobie zabrali ten zegarek. Aha. Dobra, to sorry, bo ja zapomniałem o tym wtedy. Okej, okay. Tempo, z jakim naciskałem na was przez cały czas do odzyskania naszych rzeczy, było większe. Sorry, zupełnie wypadło mi to z głowy. Spoko. Ale oni po prostu tylko ubrania na tobie zostawili. Okej, okay, odpięli wszystko mi od paska po prostu. Tak, tak. No sakwę twoją tam wiesz, nie? No i gdzie tam wszystko jest? I słyszycie taką rozmowę, a potem jest takie, no proszę pana, no tu odłożyłem. Nie, jak tu nie ma. No i taką rozmowę. Czyli dwa głosy, dwie osoby, tak? Na pewno dwa. Mhm. To daje znak, że w cicho, nie? Po prostu pokazuje. I próbuję zlokalizować. Przepraszam, że wszyscy patrzą pewnie, gdzie, skąd głosy wybiegają. Dobra, to bo ty szedłeś pierwszy, szłaś pierwsza, K.E. Szłam. Szłaś pierwsza. Widzisz,
Czekaj, muszę to zmienić imię. Widzisz krasnoluda z ubranego w kolory właśnie Gardis. Z księgą, dość taką opasłą księgą i dwuręcznym mieczem na plecach. Krótszym niż dla pełnowymiarowego człowieka, ale nadal dwuręcznym, jak na krasnoluda. I dwóch młodszych, znacznie takich młodszych ludzi w kolorach mundurów, których nie rozpoznajesz. To ja za pomocą Fif Scant komunikuję to Malwinowi, nie wiedząc, czy on zna Fif Scant, ale po prostu z przyzwyczajenia, jakby używam serii znaków na palcach, pokazując, że trzy krasnoludy i dwóch ludzi w twoją stronę. Czy Malwin zna Fif Scant? Nie. Nie, nie znam. No to widzisz. Widzisz, że ja coś pokazuję po prostu tam jakieś cudo. Bardzo nie znam. Kaja coś ci pokazała na palcach, nie masz pojęcia, okay. Co to jest. Okej. Czyli nawet symbol 3 nie rozpoznaję. Znaczy, bo to jest sekretne 3, wiesz, to jest takie. Okej, to jest sekretne 3. Odwrócone. To jest pewnie 3. Skrzyżowane palce czy coś. Mhm. 21 ci pokazał. Przyglądam się, ale nie jestem w stanie. Nie, ty nie dojrzysz. Znaczy, może widzisz dwie osoby na pewno. Widzisz tego, no i też słyszysz dwie. Okej, okay. No tak, są dwie osoby, okej. Dwie postaci. I mówię, pokazuję. W common pokazuje 2 palcami. Teraz pokazuję w common 3, wruszam, że 3. Ale robię taki, że jeden taki jest mniejszy, tak robię. Czy jeden taki zgięty? takie pokazuje. A ja, my kucamy i tak pokazuję tak. Najpierw przy kolanie i czekam na twoją reakcję. Co przy kolanie? A, że wielkość. Dłonią. Tak, ja pokazuję, że trochę wyżej. Tak, do pasu. Pas. Powyżej pasa, trochę lekko. No to mówię tak troszeczkę wyżej, tak ci pokazuję, że ten... Tak, to ten okej. Okay. Słyszycie w głowach, widzicie coś? Nie wiem, jak odpowiedzieć w ogóle. Odwracam się do ciebie. Hmm? Pokazuję, żebyś był cicho. Wiesz, że tylko ty to słyszysz, prawda? Pokazuję intensywniej, żebyś był cicho. Słyszysz bardzo głośne. Bu! W swojej głowie. Okej, poruszam mną to. Znaczy tak, wiesz, i rzucasz na stealth. Kiedy tak cię wiesz. Okej. Rzucam na stealth po prostu jeszcze raz. Rzucę sobie na stealth, przecież to się może stać. Kiedy rzucę na stealth i wypadnie na przykład 10. Ile wypadło? 10. 10? 10. Równo 10 dostaję. Mam. Dobra, to kiedy usłyszałeś po prostu buł prosto w swojej głowie, jakby po drugiej stronie bębenków, tam gdzie nie powinno się słyszeć dźwięków, tak cię wiesz, wzdrygnęło. Zatrząsło mną. Zatrząsło i tak po prostu obcasem uderzyłeś o jeden ze schodów. Takim głośne pum. Okej, wstrzymuję ruch jakby po tym dźwięku. Dobra. W tym samym momencie widzicie jak... Peleryna Vincenta zmienia kolor. Wow. I przybiera kolor ściany, przy której się znajduje. Wtapia się w ścianę. No. Tak widzicie, jak on się po prostu robi koloru schodów. What the fuck? I widzimy cię dalej. Tak, widzicie, ale jest po prostu koloru tego. A Kae, to nie ty widzisz po prostu jak w zwolnionym tempie. Kiedy czujesz, że serce ci zastyga, jak kwatermistrz się odwraca. Okej, mam teraz krótką reakcję, ale odwraca się, ale jeszcze nie widzi mnie, tak? Tak, masz, jeśli chcesz coś zrobić, to będzie... Ja chciał country pass dążę w sensie tego? Tak, ale liczę do 5. Raz. To rzucam, że ruszam jakąś tamtą wazą z tyłu, po prostu obrońką. Mage handem coś przewracam z tyłu, tak? Przewracam z tyłu, tak. Dobra.
I to on już się miał odwrócić i jedna z tych was z tyłu. I on... To ja teraz wszyscy się tam, wszyscy się w tą stronę odwrócili. I on tylko, ki diabeł! Ja teraz próbuję szybko tu przemknąć gdzieś, gdzieś z dala, po prostu, wiesz... Stealthuj. To stealthuję. Nie wiem, gdzieś tu, tutaj, jeśli zdążę, na przykład tu. Ja się rozglądam. Od razu w reakcji, jakby w sensie go, nie? Stealthuj. Ja się rozglądam. Masz disadvantage, bo rushujesz. Dobra, dobra. Ja się rozglądam między zmieniającym kolor chudym, który dalej jest totalnie widoczny, i Kae, która nie ma już jej. No, zaczynam je. 10. Za mało. Już tu biegasz, po prostu słychać twoje kroki za bardzo, więc po prostu dobiegasz tylko raz, dwa, tylko pięć, wiesz, jakby jeden ruch tylko możesz zrobić. I raz, trzy, pięć, sześć, gdzieś tu. Trochę się potykasz o ten dywan. I rzucacie inicjatywę, kiedy oni was widzą. Znaczy oni widzą mnie, nie widzą nikogo więcej. Znaczy odwracają się, widzą też Malwina. No, okay. Dobra. Vincent, rzuć nas. A nie, ciebie nie widzą. Okej, Vincent, nie widzą cię. Dobra. A bo przynajmniej mi się wydaje. Wow! 19. Chyba jest moja 20. A to jest. D20 plus Dex, tak? Mhm. O bogowie! 20? 12, fuck. A, uno momento, powoli, powoli. Ty też rzucam w sumie? Ty też. Ale nie, jeszcze nie, sorry, bo jeszcze nic nie usłyszałeś. Rzucisz w momencie, kiedy coś się stanie, nie? Jak zagrują cię dopiero. Dobra, może być. Muzyka. Fuck. Dobra. Kurde, a już zużyłem strzelanie w palcach, czekajcie. Zużyłem. Trzeba... Spell slota zużyłeś po prostu już. Trzeba podładować maść stawową. Inicjatywa. Poproszę. Inicjatywa. W takim razie. Dobra, karteluszki. O Jezu, i teraz postaci mają różne litery na imionach. Ja pierdolę. Są wpisane na tym, na tabletopie. Na czacie. Super. Od mojej 19 w dół są. Dobra, super. Ale wybraliśmy imienia, że się nie ten nie powtarzam. No, taki był wymóg. Na szczęście nie musiałem wam tego przypominać. Bo w poprzedniej sesji to było straszne. Dobra, więc tak. V, jak Vincent, a nie, sorry, od góry, czyli Malwin, dobra, M, jak Malwin, 19, tak? Mhm, tak. 19. No. Boże, w końcu mam bonus do inicjatywy. Dobra, 19, potem jest Vincent, ty masz 20? Tak. A, to jesteś przed, dobra, to Vincent. Jesteś pierwszy. Ze swoich towarzyszy. I KE 12. Tak, słabo, słabo. Masz advantage jako ranger, wiesz o tym? A, dobra, to przepraszam. Masz for advantage to... na inicjatywie jako ranger. Dobra. Szybkim rewolwerowcem. To w takim razie mam 20. Ile masz Dexa? 4. To masz pewnie więcej niż Vincent. Vincent, ile masz Dexa? Mam 2 Vincenty, więc 2. Dobra, więc Kaj. Jest. Dobra, muszę pamiętać o tym, zapisać to. No, tak, zapisz. Bo nie mam tego. Jakoś przy inicjatywie sobie dodaj. No, spoko sobie zrobię jako prosto ten, jako. Czyli 20 z plus. Personality traits. Dobra, mamy dobre. I teraz rzucę strażnikom, więc tak, mamy. Kuba, przypomnij mi, jak się nazywał ten korpus szkoleniowy?
Już mówię ci, przepraszam, ale następnym razem się przygotuję. Korpus szkoleniowy Guarderia Gardis. Guarderia Gardis. Dwóch świeżaków z Guarderii. Czyli oni byli w innych kostiumach. Mhm. Szary brąz. Szary brąz, to już zmieniam. I kwatermistrz. I kwatermistrz. Kurwa, już bossa. Dobra, to najpierw wrzucę i ten po lewej. Uła. Kurwa. Dobra. Wiesz co, Rob, bo ty tą inicjatywę to wziąłeś chyba z tego Refined Ranger. Normalnie tego nie było. Nie? Tak, dobra, to jest ten Refined. To jest o kurde, to się pomyliłem. Dobra. Tak, bo ja po prostu wszystko następnym razem będziemy pamiętać. A teraz miałeś... Dobra. Miałeś szczęście po prostu. To sorki. Bo jeszcze w samouczku jesteś. Byłem zdziwiony, że tego, bo na serio teraz się przygotowałem już, kurde, nie tak jak z Grisem. To ja się nie mam tego, nie? Nie mam tego. Okej. Dobra. I oni mają... Dobra. To jest teraz tactician time. Czyli niedobrze. XCOM. Dobra, rzucam drugiemu. I teraz kwatermistrz. 5, 15, 20. Okay. I on pewnie ma minus 1 czy coś. A nie. Czy kwatermistrz jest krasnoludem? Tak. Okej. Okay. A pozostali to ludzie? Ludzie. Okej. Okay. Tak, ludzie. Dwóch ludzi i kwatermistrz. Takich młodzików. Dwóch i po prostu krasnolud. Dobra, zaczyna młodzik po jego lewej, czyli po jego prawej, z waszej perspektywy po lewej. Patrzy na was. Patrzy na piratkę z GIF, która tam przebiegła i usłyszeli jak ten i jako akcję będzie krzyczał zbiegobie! I widzicie, że wyjmuje taki dzwonek mosiężny z zapasa i zaczyna nim dzwonić. To była jego akcja. Kae, teraz ty. Który to jest, który zaczął dzwonić? Ten najdalej od ciebie. Ten dalej? Mhm. Czyli on jest, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. I Gareth, rzucasz inicjatywę, jak to słyszysz. Okej. Okay. Jak głośne to jest? Słychać przez jedno piętro, więc dość głośne. Okej, okay. 16. 16. Okay. Dołączasz w następnej turze, powiem ci. Mm-hmm. Dobra, to ja próbując w sumie ogłuszyć tego, w sensie zagłuszyć to dzwonienie, to wyciągam nóż, który przed chwilą wyciągnąłem z jednego strażnika i po prostu próbuję tamtemu rzucić prosto w oko, po prostu temu, co dzwoni. Okej, okay, atakuj. O, oh, shit. Bo jeszcze nie chcę broni wyciągać, bo jeszcze mam nadzieję po prostu, że jakby wiesz, że to jest, on krzyczy, a jeszcze tylko taki wiesz, próbuję zrobić. Dobra, rzucasz w niego nożem. Rzucam w niego nożem. Co tu się dzieje? Udało mi się, nie wyciągam broni, po prostu rzucam w nożem, w twarz. Mam 14 i to zdawało się plus dex, czyli 20 mam. 20, no to trafiasz. Trafiam. I, no to nie ma dużo damage'u niestety na tym, bo to jest 1 do 4. Okej, okay, rzucam 1 do 4. Oj, sorry. nie plus, tylko on oderwał tym mieczem. 2 plus 4, czyli 6. 6? Opisz, jak nóż pozbawia go oka i prawdopodobnie życia. Yeah! To po prostu widzicie, jak
Okay, szybko, taki rewolwerowiec, widząc, że gościu wyciąga dzwonek, dzwoni, to ona po prostu wyciąga i robi taki szybki ruch. Ledwo zdążycie zobaczyć, jak ona po prostu tą rękę wyciąga, a już ten nóż po prostu poleciał. I widzicie, jak ten nóż mu się wbija po prostu w prawe oko i on po prostu dębieje. Koleś po prostu tak przestaje się odzywać, przestaje ruszać i pada po prostu jak deska na plecy. Prosto z tym nożem wbitym. Dobra, widzicie, jak on po prostu z takim jak worek ziemniaków do tyłu i ten dzwonek mu z ręki wypada i brum, 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 brum. Pytanie, na ile zdążył podzwonić, nie? Ale... Vincent. Okej, okay, więc widząc, że wybraliśmy przemoc, spoglądam na... Były inne opcje, co? Nie wiem, ja jestem na schodach. Plano rzucić, nie wiem. Spoglądam na katermistrza znajdującego się przede mną. No. I... dobra, teraz muszę się upewnić, czy ten... Gadaliśmy o tym. Czy mogę użyć katapult teraz? Możesz. Jest to S. Jako... Dobra, okej, okay, więc... On musi zdać pewnie Dexa. Tak, więc... Ale ma Dizab, ale nie, bo ty nie jesteś Arcane Tricksterem niestety. No, ale... Dobrze, więc spoglądam za kwatermistrza na grupę obiektów znajdujących się za nimi, które są w moim zasięgu, mojego czaru. Mm-hmm. Wybieram taki mały, ale solidny dzbanek, który się tam znajduje, ważący no, maksymalnie 5 funtów. Jasne, da się taki znaleźć. Skupiam się. Słyszycie... I nagle dzbanek podnosi się i leci z ogromną prędkością w kierunku potylicy kwatermistrza. Okej, okay, nice. Ile on musi, co on musi zdać? On musi zdać Dexa. Dobra. Ile? A to musi zdać moje... ten przebić, co musi? Twoje spell DC. Moje spell DC. Sorry, mam tutaj w innej karcie. 14. 14 nie zdaje. Okej. Okay. Rzucaj na obrażenia. 3d8. Bludgeoning damage. Od garnka rozbijającego się na głowie kwatermistrza. Dobra. I jest to 19. 19? No to chyba mu 3 razy to przebiłeś. Opisz. Co mu chyba robi ten dzbanek? Dzbanek uderza z taką prędkością, że tworzy z głowy kwatermistrza granat bombowy. Jego głowa rozbryzguje się po całych schodach, na których stoimy razem z Malwinem. Okej, okay, tak. Po prostu... no, dzieje się dokładnie to. Tak. Ja i tylko. To był dzwonek pełen wody jakiejś, albo jakiegoś trunku, i po prostu zostajecie tym ochlastani. Otrząsam się z znajdujących się na mnie resztek. Kurwa, no dobra. Marvin. A i jeszcze jako. Czy mogę masz szepnąć truch coś? Jeszcze. Tak. Truch jeszcze. I możesz coś krzyknąć. Okej. Okay. No to szepnę Malwina. Wybacz. Nie odpowiadam. Nie dziwię się. W ostatniego kastuję Wish Smokery. Let's go! Gdy jego dwóch kompanów przed chwilą wyzionęło ducha. On jest tym pełnoprawnym jedynym. Nie, to jest też młodzik. Oh well. O cóż. Mówię tak. Spójrz na siebie, ty psie. Nie nadajesz się do tego. A takich pękających głów będzie jeszcze więcej. Patetyk. Co on zdaje? Wisdom. Wisdom. Moje spell save DC 14. Zdał. O! Nadaje się jednak. Chwila, bo mi się muzyka przełączyła. Mierda. Niestety.
Dobra. No to widzisz, że on jakby patrzy na ciebie, ale po prostu ten szok wywołany tym, co się stało, on jest zbyt, jakby on nie do końca zarejestrował, co ty mu powiedziałeś. Mhm. Okej, okay, jako, bo jeszcze mogę ruch, no nie? Tak, masz ruch. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery i chciał i mogę wskoczyć na to, bo to jest takie nie za duże. Tak, możesz. Bez bo mógłbym... Nie bo, musisz. Możesz, bo to jest jak trudny teren, czyli... Tak, czyli dwa mnie kosztuje, a ja miałem kosztuje. Jeszcze dwa. Tak, okay. To jest... No, tu kończę tutaj swój na bele z sianem. Kończę tutaj swój ruch i... chciałbym się rzucić okiem, czy nie ma tego... Czy nie ma tutaj gdzieś mojego udu w tych garnkach. To już trochę dużo. Za dużo. Dobra, no. To tyle. Dobra, bo takie szukanie to jest akcja jednak. Okej. Dobra. Garrett. Ja? Bo chyba nie było jeszcze tury tego... No nie było. Borderii. A ja już miałem włączyć w następnej turze. No ale okej, dobra, to ja. W ten sposób. On jest zbyt szokowany. Masz akcję. Okej. Czyli kinda coś tam siadło w głowie. Bardziej siadła głowa kwatermistrza, która pękła jak arbuz. Ja robię adliby tylko. Po pierwsze szybko sprawdzam, co z pijanymi przy stole. Zaczęli, jak ten dzwonek zadzwonił, to oni się poruszyli i widzisz, że... Dobra, to próbuję ich uspokoić znów. Dobra, no to oni widzą ciebie. O. I mówią, co jest, co to było? To chyba nam wszystkim w głowach dzwoni. Proszę się nie przejmować. Deception. Dobra. Gdzie jest moja kostka? Ktoś tam uzali się mnie nie chce słuchać. Dobra. Bywa. O nie. Bo się nie odpala automatycznie następny utwór. 13. A nie ma nic, że oni są pijani i ten? No i tak, masz advantage. Kurde, znów tu. 16. To widzisz, że ci z tyłu, ta trójka, oni... dobra, nieważne. I coś tam, ale Francesco wstaje i tu sprawdzić i chwyta się za pas. I widzi, on? Że nic nie ma. A potem patrzy na ciebie. I... Ja wyglądam na zszokowanego. Okej. Teraz ten młodzik będzie. On patrzy się na was i robi dwa takie kroki niepewne w tył, kiedy po prostu tu wpadliście i zmasakrowaliście jego towarzyszy. Jego kumpla z jednostki po prostu wylądował w nim nóż. Jego mentor łeb mu wyjebało w powietrze i on biegnie z całej pety na górę po tych schodach. Ja nie mam opportunity, nie? Bo on za daleko, nie, tak? Nie, za daleko jest. Okay. Ja też... 6 i znika wam na szczycie schodów. Nie wiecie, gdzie się podziewa, co dalej. Dobra, ten nie żyje. Ja. Yeah. No to ja lecę za nim, bo nie wiem, co może zrobić, więc biegnę za nim. Dobra. 2, 3, 4, 5. 5 mam dotąd. Dobra, to wybiegasz na dach wieży. Dobra, to czekajcie. Wyobraź sobie prawie, że identyczne miejsce, tylko nie ma już dalszych schodów w górę, są tylko te schody w dół. Chwila, mam pewien pomysł, ponieważ teraz, kiedy mam ten wspaniały komputer ufundowany przez widzów Jacek, mam tutaj o wiele lepsze możliwości niż miałem wcześniej. Możesz odpalić dwa źródła światła. Mogę odpalić dwa źródła światła. I mogę też dodać obiekty prosto z pamięci, z workshopa.
Co? Niesamowite. Sponsorem dzisiejszej transmisji jest Jacek. Garrett tam ci perki wyciągnął. Garrett zobaczył, że Francesco się zorientował, że nie ma tej broni i wyciągnął popcorn po prostu. Damn, no, Garrett zaraz tam wejdzie. It's crazy, it's wild. Garrett zajada stres. Gdybym tylko jeszcze miał porządek w tych kurwa fajlach. Garrett jest na skraju załamania nerwowego. Użyję, niestety muszę się poddać i użyję malowania. Sprawdź, czy nie ma w folderze z D100 tabelkami. Tak. Jakby Garrett wiedział, pomiędzy, że... Jest pomiędzy tabelką D100, dobra, a zapowiedziami, a tym plikiem tekstowym z Kae, wszystkimi ty... zapowiedziami odnośnie Jacek. Kae, ty jakby wbiegasz tutaj, nie? Ale to stąd tu się kończą schody wtedy? Tak, tu się kończą schody i ty się pojawiasz jakby na ostatnim schodzie tutaj. Czekaj. Okay. Wbiega, właśnie... z której strony wbiega? Nie wiem, czemu to się obróciły te schody, tak. Skoro no, tu mogą wyjść na... Tu wbiegasz... No to tu musi się pojawić z drugiej strony. A, tak, jak, rację. Nie, nawet tu, no. Dobra, nieważne. Chyba, że obrócisz o 180 stopni. Dobra, nie ma co. To też nie jest aż tak ważne. Tutaj się pojawiasz, po prostu jesteś na szczycie schodów, widzisz tego młodzika, który kurde, zgubiłem go, gdzieś go tu miałem przed chwilą. Dobra, użyję tego martwego. Młodzik jest tu. A, tu był. Dobra. To jego, o właśnie. Dobra. On, bo on wbiegł tu 6 i drugie 6. Tutaj podbiega i tu widzisz, że on biegnie do takiego dużego dzwonu. Wiesz, takiego takiego, że trzeba po prostu nim dam bom, bom, takiego ogromnego. Co dookoła jeszcze widzisz? Widzisz jeszcze po swojej prawej, ogólnie to jest już dach tej wieży. Stąd nie ma, widzisz, że są blanki, widzisz wspaniałą tą panoramę miasta. Absolutnie najlepszy widok, jaki można mieć w tym mieście, w Casa de Comerade całego miasta. I dwie gigantyczne kusze. Jedno. Oj? Nie, fuck, sorry. Oj. Dobra, wszystko jest okej. Jedna tu, druga tu. Jaką siłę ma Mage Hand? Jakby, to znaczy taką jak moja postać, czy...? Nie, tak jak masz w czarze. Możesz podnieść coś nie cięższego niż 5 funtów. Aha, niż 10 funtów. Aha, czyli nie mogę go przytrzymać jakby Mage Hand. Mage Hand jest na to za słaby. Ale on jeszcze nie dobiega do tego dzwona, który jest, narysuję go... No tak, ale w kolejnej turze on dobiegnie. Tak, ale ty masz akcję teraz, bo ty masz jeszcze... No tak, ale no kurde, nie chcę w niego strzelać, no bo strzał na pewno będzie głośny. Tak, strzał z muszkietu będzie dość głośny. Nie mam już czym rzucić. Nie mam już czym rzucić. Tu jest powiedzmy ten... Uwaga, cofam czas. Tu jest ten dzwon. No to ja daszuję po prostu dalej. No to będę mieć tutaj 30 stóp. Jeszcze teraz mogę mieć... Drugie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy mogę przed niego wbiec? Tak. No dobra. Jakby zasłonić przed niego ten... To wbiegam przed niego, bo nic więcej nie jestem w stanie zrobić bez hałasu. Na drodze między... Tak. Okej, spoko. I po prostu już się szykuję do ataku. Dobra. Vincent. Dobra, więc pierwsze to telepatycznie kontaktuję się z moimi tymczasowymi kompanami. Jeśli się rozdzielimy, spotkajmy się w drugiej szansie. Podbiegam do... Czekaj, mogę tak, raz, dwa... To też wbiegam na górę w takim razie. Raz, dwa, dobra. Trzy, cztery, pięć, sześć. Mhm. I masz jeszcze akcję, bądź drugie tyle ruchu. Rzucam oszczepem. Znaczy to, włócznią. Rzucasz? Rzucam włócznią. Z
z siły. Z siły, dobra. Mhm. Jasne. Długa jest ta włócznia, nie? Może przejść na wylot. Ale nie jest tam aż tak silny chyba, nie? Zobaczymy. Dobra. Czyli rzut z siły to będzie z... No z siły. Rzucaj na atak, dodajesz do tego modyfikator z siły. Dobra, sorry. Upewniam się, żeby nie zrobić fapą. O. Czyli na przykład nie spierdolić kompletnie wszystkiego. Znowu. Okej. Okay. No i to będzie, drugi kolego, 16. 16, trafiasz. Dobrze. I będzie to 1d6, bo to jest damage, który jest też... Tak, 1d6 plus siła. Dobra. Czyli 1d6. Nie dodawałeś, a nie, możesz... Tak, nie, jest okej, okay, można tym rzucać. No. 3. 3. Mhm. 3 obrażenia włącznie? Tak. Dobra. No to po prostu ta włócznia poleciała przez nocne powietrze i wbija mu się gdzieś tam w udo, na wylot. Upada, wiesz, na jedno kolano, ale żyje jeszcze. Ale kucnął. Okay. No, flavor. On po prostu jasne, zadałeś mu te obrażenia. Dobra. Po Vincencie jest Olin. Schodzę i podchodzę tutaj i szukam swoich rzeczy. Nie idę na górę. Dobra. Albo investigation, albo percepcja. Okej. Okay. Czekaj. No to percepcja raczej. A właśnie, sorry, że ci przerwę. Bartek, dodałeś siłę do tego ataku. Tak, mam 0, więc... A, okej. Okay. Dodałem. Dobra. Ojejku, proszę. 1, nad 1. Tak, 1? Nie masz pojęcia, gdzie to jest. Nie. Okej. Okay. Nie masz, nie wiesz, gdzie zacząć. Okej, okay. No dobra. No to w sumie tyle. Nawet nie mam ruchu, więc zostaję tutaj. Dobra. Gareth. Gareth. Nie słychać cię, Bartek. Widzę już. Aktywacja. Więc widzę, że już otrzeźwiał zupełnie ten Francesco. No raczej to go otrzeźwiało. W sensie dobra. Pewnie jest trochę zawiany, ale jest świadom. Wolę, żeby pobiegł na górę niż w dół, bo jeszcze nie wiem, jaką rzeźnię tam urządzili. Więc mówię, na górę, panie Francesco. On. Ale co się dzieje? Gdzie są moje rzeczy? Nie wiem, szybko tam i podbiegam do schodów. I go zachęcam, żeby poszedł za mną. Na górę czy na dół? Na górę. Górę? Przekonywany. Dziewięć plus 4, 13. Nadal mam na nim advantage, czy nie? Już nie, już nie. Już jest dobra. Zbyt świeży w sytuacji. Zbyt świeży, okej. Okay. Okej, okay, dobra. To on jeszcze tylko zerknął na swoich towarzyszy. Uderzył ręką w stół i wstawać! I biegnie za tobą. Okej. Okay. Oni się budzą? Cześć. Nie, bo nie zużył akcji, tylko tak ten, więc drugie 4. Gdzie jest drugie piętro? Tutaj. Nie, ups. Gareth gratuluje sobie sprytu, jak to... Dobra, i on tutaj już biega na górę. I on ma turę po tobie, więc się wszystko zgadza. Dobra, on po prostu w swojej turze tam biegł po tobie. A ty coś jeszcze chcesz zrobić, jak on wbiega? Mam bonus akcję jeszcze, nie? Ruch, resztę ruchu i bonus akcji. To rzucam spojrzenie na nich, czy się budzą. No to widzisz, że oni rzeczywiście, jak ich kapitan... Znaczy, kapitan na nich nakrzyczał, to oni się zaczynają zbierać. Jeden zauważył, że nie ma sakiewki. Jeszcze jeden widzi wyryte przed swoim nosem Kajana na tym, na stole.
Czyli już wiem, że nie da rady ich. Oni już są rozbudzeni. Nie wiesz, ile im zajmie dobiegnięcie na górę, ale tak, obudzili się. Okej. Okay. Dobra. To podbiegam do nich, będę w następnych turach próbował ich jeszcze trochę zatrzymać i grać na czas. Dobra. Ten jest... Aha, i teraz... Jest ten młody, który biegł do dzwonu. Tak. Trochę oberwa. No. Dobra, widzisz, krew mu się leje po prostu ciurkiem z tej nogi. On jest ledwo świadomy tego, co się dzieje. No i ty mu stoisz na drodze do tego dzwonu. Więc po prostu zapiera się i próbuje cię popchnąć. Zdawaj atletykę bądź akrobatykę. To akrobatykę poproszę. Już rzucam. To jest 2 plus 4, 6. No nie jestem silna zbyt. A on rzuca... Dobra, czyli... On powinien mieć jakiś disadvantage z tą dziurą w nocy. 6. Adrenalina tutaj działa. Ile? Więc on wyrzuca 16, więc okay. Pcha cię do tyłu. I ty, on cię po prostu przepycha jedną kratkę do tyłu. Jesteś na krawędzi, kiedy on cię po prostu próbuje zepchnąć. A tu nie ma tego dzwonu, czy jak to jest? No pod nim jakby jesteś. A, dobra, rozumiem. On jest na takim stelażu i trzeba by było po prostu pociągnąć za sznur. Mm-hmm. I on cię przepycha na, po prostu cię wepchnął na blanki tutaj. To była cała jego akcja. I teraz ty. Gierym! W jaki sposób mógłbym się odsunąć i go tak... Możesz go obejść dookoła. No ale ja go nie przepchnę, chodzi, że jakby wykorzystać to, że on na mnie się wpycha i ja po prostu robię takie... Możesz go chwycić i pociągnąć za sobą. O Jezu. Ej. Ale to z siły wtedy, tak? Tak. Dobra, spróbuję. Ale że on też wtedy spada. Znaczy ten... No razem spadną, jeśli go teraz... Znaczy inaczej, musisz go zgraplować. Muszę go zgraplować. I wtedy tak. Od razu mogę go zrzucić. Tak. Dobra, próbuję. Znaczy, zrzucimy. Pociągniesz go za sobą, musisz zeskoczyć. Tak. Paweł, ty spadniesz. Nie, ja chcę go tak, wiesz, rozumiesz, on jest na mnie, ja robię taki ruch, wiesz, taki smooth, że... Czyli, nie wiem, czy ja się odsuwam. Wykorzystać jego pęd. Tak, jego ten. Że się tak robię tak i robię jego... Oberka takiego. Dobra, no to możesz go obejść ruchem. No. Popchnąć. Popchnąć, tak. No to dobra. Też siły, rozumiem. A bezpiecznie. On zdaje w drugą stronę. Czyli za nim stajesz? Tak. Obiegasz dookoła i próbujesz popchnąć. 16 plus... Do siły mam 0 w sumie. Więc 16. 16. No to on zdaje atletykę. Come on. Nie zdaje. Jest! Ale to jest straszny wypadek. Dobra, więc ty go popychasz i on tak po prostu przez tą barierkę tak się, wiesz... Po prostu tak. Przekręca. Jest tylko... Scream. I potem... Ale to o ile stóp mógł go przepchać? O kratkę jedną, czy o dwie? Może go też... Czekaj, sprawdzę. Znaczy... Tak jest zabawniej po prostu. Nie, spoko. Paweł, chcesz go zabić, czy nie? No, kurde, zrzucam go po prostu w przepaść. Dobra, chcę go zabić, pewnie. Co to za pytanie dla pirata? Dla piratki. Dobra, zrzucasz go i on po... Dokładnie to. No i git, tylko tak otrzypuję ręce. Dobra. Gareth, ty słyszysz po prostu najpierw takie
A potem jest bęc o ziemię. Gdzieś tam na dole, dwa piętra pod wami, kiedy gościu spada pięć pięter w dół. I teraz mam złe przeczucie. Z włócznią w nodze. I teraz mam złe przeczucie. Tak. I na, no dobra, nie widać tego, bo nie ma okna w dobrym miejscu. Vincent, ty widziałeś, co się stało. Okej. Okay. Już gotowałem nóż do masła, ale w takim razie... Jeju, wypuściłem trzech psychopatów. Widzę. No nie, no tak morderców po prostu, kurwa, wypuściłeś. Dobra, zbiegam na dół. Raz. Przepraszam. Tak? Tak, tak. Ja nikogo jeszcze... nie zabiłem. Trzy, cztery. Nie, okay. Nie, to nie zabiłem. Jak schodzisz, to widzisz oficera na schodach. Okej, to jest oficer. Tak. Okej, podchodzę do niego. Okej. Za moje peleryny wysuwają się nienaturalnie długie ręce, kończyny, które najpierw wysuwają się przede mnie, a później łapią za głowę Francesca i ściskają mocno. Po czym na moich ramionach zaczynają się pojawiać niebieskie bąble, które zaczynają napełniać się płynem, który emituje niebieską poświatę. Napęczniają się, po czym wszystkie naraz kurczą się. Aktywuje Shocking Grasp na głowie Francesca. To traf najpierw w niego Shocking Graspem. Spell atak. Dobra. Spell, czyli to będzie z mojego main Inta. Tego. Czyli z Inta. Dobra. Spoko, spoko. I can do this. Dziewiętnaście plus sześć. Dwadzieścia pięć. Trafiasz. Obrażenia. Dobrze. I to jest... Cztery. Cztery? Okej, okay, tak. No to rzeczywiście udało ci się go schwycić i przepuszczasz prąd przez... A, też miałeś advantage na tym ataku, bo tak. Bo ma metalową zbroję. Przepuszczasz prąd przez niego. I nie może reagować. I traci reaction, jeśli tak. Dobrze pamiętam. Nie może reagować. Spoko. Boże święty. Okej, okay, czyli próbuję. Ja próbuję. O Jezu. Dobra, podchodzę raz, dwa, trzy tutaj. I próbuję skastować. A czy kastuję? Nie próbuję kastować. Vicious Mockery na nim. Dobra, no to on zdaje Wisdom. Tak. Co mu mówisz? Niewidzialna ręka dochwała też ciebie, złoczyńco. Let's go. Złoczyńco. Ile masz LDC? 14. Daję. Kurwa! Kurde. Kuba zamiast ich być, to ten do wszystkich podchodzi. Mówi im złe rzeczy. Takie wiecie, że obelgi. Nie takie jakieś. A Shocking Grasp coś mu zadał, bo się wyłączyłem. Tak, cztery akcje mówię. Dobra. Okej, okay, i w bonus akcji. Pytanie techniczne. Nie mam mojego instrumentu, ale Bardic Inspiration działa dalej. Działa. Tylko musisz nie zagrać, tylko zanucić albo powiedzieć coś inspirującego. Nie ma sprawy. Daję Bardic Inspiration Vincentowi. Dobra, i co mu, jak go inspirujesz? Mówię. Czekaj, muszę wyciągnąć mój notes. D100. D100.
Dziś zrozumiesz więcej niż kiedykolwiek myślałeś, że będziesz w stanie zrozumieć, mój przyjacielu. Zajrzyj prosto do jego umysłu. Dosłownie. Daj mu kość Barbie. Bardzo efektywne, powiem ci tutaj. Daję Bardic Inspiration, to będzie 1d6. D6. Tak, 1d6 i nice. Wytłumacz od razu, jak to działa. Oczywiście, oczywiście. Zatem daję ci D6, które możesz... Tak. Niebieskie będą dobre do ten, bo będą mojego koloru, to będziemy... Wezmę sobie orzeszki, a ty tłumacz, dobra? Jasne. Więc Bardic Inspiration to jest... mogę zainspirować od 60 stóp ode mnie kogoś, jako moja bonus akcja. I na następne 10 minut możesz... w trakcie ability checku, attack rollu lub saving throw ważne. Dodać sobie ten rzut do twojej D20, ale musisz zdecydować, czy dorzucasz ją, czy nie, zanim dostaniesz odpowiedź, czy to jest sukces, czy porażka. Okej, ale już po rzucie pierwszym, czyli tak. Mogę zobaczyć, co jest na mojej D20 i wtedy zdecydować. Tak, jeśli dobrze rozumiem, super. To tak. Zanim usłyszysz, czy to jest sukces, czy nie. Dobra. No, czyli możesz na oko trochę, wiesz. Jest to D6 na razie. Dobra, super. I 10 minut, czyli nie musisz tego wykorzystywać na następnym, tylko decydujesz kiedy. Git. Czyli za jakieś jedna minuta to 10 tur. 100 tur. Masz to na 100 tur. Zajebiście. Myślę, że wykorzystam. Sorry za starego. Luzik, GM potrzebuje swoich orzeszków. No nie, muszę, bo muszę doładować mózg teraz. Dobra. Niesolone. Dobra. Najlepsze. Na czym już skończyliśmy? Dostałem Bardic Inspiration od Malwina. Dobra. Garrett. Jako dobra. Moje bonus action. I tyle. To... Widzisz, że oni się zbierają rzeczywiście. I rozglądają się... Znaczy... Usłyszeli gościa spadającego. Więc widzisz, że się... No, pobudzili dobra. Się. Próbuję ich zagadać. Co się stało, panowie? Ktoś mi to wytłumaczy? Okej... Persuasion? Okej. 23. O kurwa, dobra. Oni tak rozglądają się i... co ten... I... Gdzie jest Francesco? I Carlos tak, bo on jest jakby następny rangą. Patrzy na ciebie i... Co się stało? Daj meldunek. Gdzie kapitan? Kapitan gdzieś poszedł, ale nie mówił mi za bardzo, gdzie. Sam nie wiem, co się dzieje. Co to był za dźwięk? Dźwięk? Panie Carlosie, ma pan lepszy słuch niż ja. Ja chyba nic nie słyszałem. Dobra, deception. Na 24. Czy to pierwszy na 20, czy nie? Nie, jeszcze drugi było. Pierwszy był na gównie. Tak, tak. Chyba za głowę i... O kurwa. Chyba za dużo. Rumdżal to jednak rypie. Uśniło mi się coś dziwnego. Jakiś statek i... Jakiś diabeł. O kurwa, dobra. Odpocznijcie jeszcze, panie Carlosie. Ach, chyba tak. I mocny siada trunek. Z powrotem. I... Ktoś tam bierze wodę sobie. Zostało jeszcze rumdżalu? Tak, bo wy właściwie tylko dwie kolejki wypiliście. Nieśmiało proponuję. Clean cleanem? Przekonywanie z disadvantage'em. Makaca. <Dobra. laughs>
Dobra, gdzie moja kostka? Dobra, wyciągnę drugą. Dobrze, Bartek, dobrze. Jest! Bardzo mi zależy na ich życiu. Dobra, będzie co najwyżej 14. Okej. Okay. A, 14. Druga była 19, jakby co, więc no. Bartkowi się kości dopisują. 14, no dobra, no to on rzuca. Ale nie zdaje. I on... Ach, dobra, dawaj klina. Wow. Strażnicy, wow. Usłusznie dobra, podaje. Dobra, i oni też, jak widzą, że on bierze tą... Strzebor się tam przekręca. oni już nawet nie rzucają. Oni się po prostu teraz... Oni już się nie obudzą jutro. Znaczy nie umarli, tylko już się do rana nie obudzą. Gareth zabił najwięcej. Ojeju. Nie, oni są hammered kompletnie. Jakby, tak? No, nic ich nie zbudzi już? Nic już nie zbudzi, nie ma szans. Dobra, okej. Okay. Nie po Rumdzalu, ale Rumdzal ci się kończy. Cóż, zabiłeś ich długoterminowo. Oni zawisną jutro. Są trzy sznury. Dobra, to sądzę, że to zużyło całą twoją akcję. Mhm. Też tak. Myślę, że skutecznie ocaliłem im życia. Dobra, to teraz kapitan. Francesco. Tak, Francesco, okay. Co się, wiesz, po prostu widzi ciebie i rozgląda się i robi disengage i biegnie na dół. Okej, okay, mam attack of opportunity. Możesz go dźgnąć nożem. Dźgam go w plecy nożem do masła. Dobra, no to atakuj. Pamiętaj, że masz inspirację. Tak, i to będzie z siły, tak? Tak. Kuba, jak robimy Bardic Inspiration, kładź mu kostkę koło... już położyłem, ale jest. Zabrał. Ja sobie przeniosłem na bok, bo tutaj ma swoje kości. Już jakby, chciałem tak, przekładać ale, znowu, ale... Sorry. Dobra, Bartek, dobra, rozumiem. Zostawia ją, żebym ja wiedział, wiesz? Jasne, jasne, spoko. Oznacza, możemy ją zmniejszyć. I to może być do saving throw, ale może też być do damage'u i takich innych. Do damage'u nie. Ataku. Okej, okay. Dobra. No dobra. No zdawanie tylko. I w takim razie to jest na siłę czy na deksa, bo to nóż mały? Na deksa możesz. Dobra. Jest na powiem ci, jest ability check, attack roll i saving throw. 6. 6 na kości. No nie mówię wyniku, decyduj czy używasz Bardic Inspiration. 6 razy, myślę. Bo to jest D6. No właśnie, czy to w ogóle zrobi jakąś różnicę, mi myślę, czy nie. Jeśli sfejlujesz, to przepada. Nie mam jeszcze tego. Kurde. Dobra, spróbujmy. Whatever. Dorzucasz? Tak. I wypada 2, czyli razem będzie 7. Nie, czekaj, 5, 6, 8. 8. Za mało. No, kurwa. Dźgnąłeś go rzeczywiście, ale trafiłeś w grubą część zbroi, tylko po prostu zazgrzytał nóż gdzieś tam o jego kolczugę. I on ucieka, biegnąc na dół. Raz, dwa. Trzy. A nie, bo on disengage'ował, czyli nie miałeś ataków opportunity, ale... A. No i się nic nie stało i tak. Możesz to cofnąć. Okej, okay, no dobra, to... I tak się nic nie stało. No sorry, on zużył akcję, żeby zrobić disengage. Dobra. No to czemu dalej Bardic? To w moich myślach bardzo wyobrażam sobie, jak bardzo ma ochotę bić mu ten nóż w plecy. 3, 4, 5, 6. I zatrzymuje się tutaj na końcu schodów. Zdyszany. I patrzy na ciebie, Gareth. I na razie tyle. Benny Hill. No, muszę muzykę zmienić, poczekajcie. Podoba mi się ta walka. Dobra, w tym czasie Kaje. Ja się rozglądam za drogą ucieczki na dachu. Co to w ogóle jakby... Dobra, więc czy stąd tak. Zejść sensownie w ogóle? Można, więc tak, to jest... Już nie mówię ile.
jest jakieś... czekaj, co jest? Jest jakieś 60 stóp w dół. Jeżeli zeskoczyć po prostu z tej... Nie, czekaj, to jest wieża. To jest jakieś 100 stóp w dół. Ale też jeszcze jakby zeskoczyć prosto, znaczy zeskoczyć, spuścić się czy zeskoczyć, to wieża ma gdzieś tak ze 100 stóp do tej trawy, ale można by spuścić się też na mur, spuścić się lub zeskoczyć i to byłby jedyny spadek 60 stóp. Ale to jest zabójcze 60 stóp raczej. Ile masz życia? 9 HP-ków. Dość zabójcze. No. Ale jakby zeskoczyć, nie? To, ale jakby się spuścić na linię? Ale nie mam liny. Ej, no może się tu znajdzie jakaś lina. To szukam, rozglądam się za liną. Perception rzuca. E, 14 plus 6, 20. 20? 20. Mnóstwo liny. Znajdziesz tutaj. Są, jest po prostu pęk liny gdzieś w kącie, są na pewno dużo, tu jest jakiegoś sprzętu przywiązanego linami, żeby nie zwiał tego wiatr. Jest cięciwa od tych wielkich kusznic. Na pewno znajdziesz jakąś linę. Okej, okej. I tu rozumiem, że to jest poza murami, tak? Tu w tym miejscu? Tak, poza murami zejdziecie po prostu już poza miastem. Okay. Ale tu mogę po murze iść jakiś kawałek. Przyjrzyjmy się mapie Dekomeradę. Dobra. Przyjrzyjmy się mapie. Weźcie proszę te czerwone kostki. Już. Dobra. A stąd, dobra. Tam jeszcze człowiek jest pod spodem. Już nie ma. He's gone. Aha, tu jest ćwiartka zachodnia, to była biedota, tak? Tak, tak. I wy jesteście tu. No i jest ten mur. To ja chcę na ten mur zejść tutaj. Dobra, no to całą, znaczy, bo zużyła... Tyle akcji zużywam, żeby wziąć ślinę, przywiązać no możesz... akcję, to spoko. Dobra, no to w tej turze pobiegniesz, weź, znajdziesz linę i możesz ją tu zacząć przywiązać. Dobra, to tu ją przywiązuję, dobra, wszystko. Dobra, ale spuszczanie się dopiero w następnym. Dobrze, dobrze, jasne, jasne. I też trzeba będzie zdawać czeki, czy się nie jasne, zjebiesz. Jasne, jasne. Ale z liną będzie łatwiej. Dobra, Vincent. Dobrze, czekaj, bo jestem skonfundowany, gdzie jestem w tej chwili. A, tutaj. Dobra, więc ja odwracam się, podchodzę do kwatermistrza, jego truchła i przeszukuję je, szukając śladów, które mogłyby mi pozwolić określić, gdzie znajdują się moje narzędzia. Dobra, znaczy wiesz po rozmowie, którą przeprowadzali, jak tu wchodziliście, że nie wie, gdzie są. Jeśli dobrze pamiętasz, więc trudno to będzie zrobić, ale znajdujesz przy nim, już ci mówię, co przy nim znajdujesz. Więc tak, po pierwsze, no ma na sobie... To kwatermistrz mówił, dobra, sorry. To jest kwatermistrz. Myślałem, że młodzik tam gadał, że nie wie. Nie, nie, kwatermistrz się wkurwiał na młodzików, gdzie oni to wsadzili. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Bo nie może tego znaleźć. Już ci mówię, co ma przy sobie kwatermistrz. O, mam tutaj. Dobra, więc tak, on ma przy sobie po pierwsze swój dwuręczny miecz, greatsword. Ma chain shirt i tarczę. Biorę tarczę. A nie, przepraszam, nie ma tarczy, bo ma dwuręczną broń. Nie biorę tarczy. Ma kolczugę, ma ten dwuręczny miecz, ma przy sobie, już ci rzucam, krasnoludem, więc będzie miał więcej. Uuu. 17 sztuk złota. Biorę. W takiewce. Do tego jeszcze ma księgę z tymi, po prostu to jest księga z rzeczy, które są tutaj w magazynie, wpisana, no taka księga kwatermistrza, odznaka Gardis. Biorę. I coś. I księgę też biorę oczywiście.
No co teraz ten? Patrzę, co jeszcze ma przy sobie. Jasne. Będę mógł to... jeszcze potem coś przejrzeć tutaj, w tym pokoju, w tej akcji? Znaczy, złożyłeś akcję, żeby go przeszukiwać. Dobra, dobra. I poza tym tak naprawdę złotem, księgą, mundurem nie ma nic więcej. Nie ma żadnej małej broni, nic takiego? Może, no dobra, będzie miał hand axe. Okej, okay, biorę toporek. Zamiast pola. Dobra. I to jest... zasypczka. No, mały topór po prostu, mm-hmm. jednoręczny. Dobra, biorę toporek. Dobra, co dalej? Po Wincencie jest... Ja jestem. Tak, Kuba. Rzucam się do po prostu innej tej... innej kubki rzeczy i dalej szukam swoich rzeczy. Możesz przede wszystkim rzuć investigation, jak wszystkiego tu przeszukujesz, bądź percepcję. Po prostu już cały pokój tutaj. Aha, dobra, dobra. Percepcję w takim razie. Nie ma co się tam tak rozdrabnić. Dobra. Kurwa, była 19, przez chwilę jest 4. 5. 5? Nic nie widzisz. Ja pierdolę. Mnóstwo rzeczy, po prostu... No, najróżniejsze rzeczy, nie możesz znaleźć swoich. Mhm. Dobra, Gareth. Widzę Francesco, który tutaj idzie, tak? Znaczy on zbiegł i patrzy na ciebie, jak ty masz no, bukłak z rumdżalem i już kompletnie rozjebanych swoich towarzyszy. Najebanych, proszę, nie to słowo. Panie Francesco, oni znów pili. I on tak. I on. Czekaj, on rzuci na ciebie insight ogólnie. Bo coś czuje, coś śmierdzi. Ale wyglądasz na zaufanego gościa. I on tak. Ale licho, ich powinienem powiesić. Uciekają! Uciekli! Pokazuje na tą, na pustą celę. Zabili kwatermistrza i młodzików u góry. Ja teraz się dowiaduję, że oni tam pomordowali tych ludzi. Więc moja reakcja jest autentyczna po prostu. Jak po prostu krew mi odpływa z twarzy. Się cały trzęsę. Okej, okay. I co robisz? W sensie, bo wy macie koło siebie turę, więc... Okej. Okay. Panie Francesco, musimy ich pomścić, na górę. I on... Dasz im radę? Powstrzymaj ich, ja biegnę po posiłki. Sam? I... Niech mnie pan tu nie zostawia. Już spierdala na dół. Dobra. To ja nie wiem, ile mi jeszcze zostało długa w górę. I dzwoni dzwonkiem i wrzeszczy na całe płuca. Ucieki nie robię! Do broni! Mamy rannych! Fuck, okej, okay, dobra. Dobra, mam jeszcze jakiś ruch? Właściwie możemy zakończyć inicjatywę, no bo jedyny przeciwnik uciekł z pola walki tak jakby. Mm-hmm. Ci są praktycznie rzecz biorąc wyautowani. Dobra, to na razie koniec inicjatywy, więc wszystkie wracamy do tego, że się dzieje wszystko. Okay. Dołączam do poszukiwań Malwina. Okay. Mówię ci tylko bardzo szybko dwie rzeczy. Złoty zegarek i bębenek. Wygląda jak butelka. Analizuję pokój i tak na podstawie tego, on ci opisuje. Spoko. I na podstawie tego, jak wyglądają te różne tutaj, próbuję sobie wyobrazić, co, gdzie mogłoby być składowane i na tej podstawie też próbuję sobie znaleźć, gdzie mogą być itemy, których szukamy. Investigation z advantagem. No to itemy, których mi opowiadali wcześniej. Mm-hmm. Już. Gdzie jest moja... Pamiętaj, że masz Bardic Inspiration też. Tak. Mam. Dobra. I to będzie z...
Inspiracja to inwestycja w swoją przyszłość. Investigation z advantage'em, tak? Dobra, więc będziemy mieli albo... 15, albo... Widziałem. 25! 25, brawo. Ale 19 na kości. Tak. A, dobra. Ale i tak. Dobra, bez problemu, jak po prostu niczym Sherlock Holmes, po prostu wyobrażasz sobie, jak ci młodzi tu wchodzą, widzisz ich cienie, jak po prostu rzucają coś gdzieś, wiesz, wyobraziłeś sobie dokładnie ich pozycję, gdzie było i znajdujesz te rzeczy bez problemu. Znajdujesz, znajdujesz rzeczy Malwina, swoje i K.E. Wow. Co jeszcze raz? Znalazłem rzeczy nasze. A, dobra, okej, okay, rzeczy, dobra. I tak, też... rozpoznajesz coś, czy je, wiesz, na przykład, no nie wiem, pirackie rzeczy wyglądają piracko. Jasne. Telepatycznie... Designerskie rzeczy wyglądają. Znalazłem twoje rzeczy, jest bezpiecznie. To wystarczająco ten? Daleko... Tak, mogę dalej, jeśli jesteś... Okay. Jesteś to, piętro wyżej, to jest jeszcze krócej na dobrą sprawę. Dobra. Tu dość daleko. No tyle, co krzyk. Ogólnie ja to ignoruję i ja spierdzielam stąd, nie? Okej. Dobra, to akrobatyka bądź atletyka z advantage'em, bo masz linę. Akrobatyka. Okej, czyli też... A usłyszałeś to, czy w ogóle nie... Usłyszałem, ale olałem, jakby w sensie w ogóle... Okej. Bo ja mogę wyczuć też, kiedy zostaje przerwana telepacja. Telepatia. Jezus Maria. Dwa... Pierwszy cię nie posłuchał. Sześć. Tak. Sześć. Fuck. Spierdzielam się. Padasz, ale dobra, i to jest 60. O kurwa. A, ja trochę liny wziąłem też ze sobą, nie? Jakby nie zużyłem całej, mam jeszcze tam. Nie może się to zdać. Boże. 60 stóp. Nie. Dobra. Czy jest nowa karta? Ile ty masz życia? 9. Dobra, obrywasz 11 obrażeń. A my jedynki wyrzuciłem na tych kościach. Chcecie zacząć ten rzut? Dawaj. Patrzcie to, kurwa. Oh my god! Ej, nie kłamał, widzicie? Żeby nie było. Znaczy dalej pada. Dobra. Gary, słyszy się krótki krzyk, a potem chlapnięcie o ziemię. Ob mur. No i tracisz przytomność. Tak. Przepraszam, jest na dole już? Znaczy na tym murze. Na tym murku. Piętro niżej. Jest dalej nawet nie na dole? Tak. Nie, to by nie ma szans, żeby przeżyła taki upadek. Czy jest piętro niżej, czyli tam, gdzie były nasze cele? Tak. Na tej wysokości. Tam nie było okien, nie? Żadnych chyba. Nie, ale są już ten, przenoszę. A tutaj, ojej, nie, moja postać nie zginęła. A jest, dobra, nie ruszaj nic? Okej, zdarzało mi się ją. Dobra, ona... Są drzwi normalnie, tak? Bo to ja tu spadłem. Spadłam. Tu. Czyli tu. Tu, okej. Tu spadasz. Smok. O tyle dobrze, że przy drzwiach chodzisz. Wow. Czyli ja widzę mniej więcej tutaj. Tak, przez kratkę w drzwiach widziałeś cień, a potem jebnięcie. To jest po prostu kurz się tak spod framugi. Tam wiesz, wydobył. Czy my to słyszeliśmy też, czy nie? Tak, słyszeliście. Okej, tu są kraty. Mogę jakoś tak wyjrzeć, żeby zobaczyć ją? Czy... Tak, jesteś na tyle taki wąski, że wiesz, głowę wystawiłeś i patrzysz i widzisz Kae, jak tam leży nieprzytomna, w nienaturalnej pozycji. Nieprzytomna. Zobaczmy, co na dole. Dobra, to Gareth podczas tej całej tragedii, gdzie wypuścił trzech psychopatów z więzienia, wyciąga sztylet z cholewy, kontempluje jego ostrze bardzo długi czas, rozważa pewną myśl. W końcu... Harakiri. Wzdycha, w
kłada nóż do cholewy, podchodzi do Kae i dotyka jej i cuci. Dobra, drzwi nie ma zamka, mają zasuwę, żeby nie było. Dobrze. I udaje ci się je otworzyć, mają tylko zasuwę i co robisz? Widzisz właśnie, jak ona leży. Jeszcze oddycha, ale widzisz, że jest poturbowana dość poważnie. Mam jeszcze jeden jakby punkt witalny do przekazania, więc dotykam i biorę ją tak jakby za skronie i ta sama ciepła, złotawa energia sączy się do niej i odzyskuje jeden HP. Dobra. Jeden HP? A ja mam minus 2, czy to się tak nie działa? Nie, też tak nie działa, masz 0. Jakby przebić twoje hapsy dwukrotnie, czyli jakby było 18. To obieram. Tak. I to było możliwe z tej wysokości. Czyli mam jeden teraz haps i budzę się, tak? Tak. To ja budzę się, wie. No, to chyba tak? Nie, mów. Dobra, to ja się budzę i wie. Zabije mnie. On mnie zabije teraz. Znajdzie mnie na pewno. Po czymś takim. Jestem przerażona po prostu i zadyszana. Kamienną twarzą wiążę tą linę, którą miała KS z moją, którą miałem w ekwipunku, w Explorer's Pack. Mhm. Wiążąc dłuższą linę. Moja miała 50 stóp. Dobra, czyli tak, jesteście po tej linie w stanie zejść z muru. To obwiązuję ją i grobowym tonem mówię do niej: złaź. Z której strony złażą? Pingni? Jak się, ja to nie wiem, jak się pinguje. No ale po zewnętrznej, na trawkę okay. Zieloną. Dobra, tutaj. Tu schodzicie. Tak, tutaj jesteśmy i tu schodzimy. Nie na zewnątrz. Na zewnątrz chcemy wyjść? Za miasto? A chcesz do miasta, idiotko? Jak zaraz tu się zleci cały pułk gardzi? Przynajmniej, a... Kto cię ukryje? To jest las. Kto cię ukryje? Znajdziemy kogoś na pewno w dzielnicy... Złodziej, ktoś się znajdzie. Nikt ci nie pomoże, morderco. Złaź z tej strony. Intimidation. Tak, w tym czasie my dobra. Tutaj z Malwinem sobie działamy. Nie musimy mieć intimidation, ja się daję przekonać. W sensie jakby mam jeden haps uratował, więc jakby daję się przekonać. Dobra, okej. Okay. Sorry, Vincent. No bo my też planowaliśmy zejść już na dół tam. No to... Znaczy ja planowałem, nie wiem czy... No, na razie nie mieliśmy opcji. Więc co robicie w takim razie, ekipa? Okay, moje pytanie jest takie, czy to są wszystkie moje rzeczy? Czy tak, tylko te, które... Okej, okay, dobra. Wszystko, co miałeś, cały swój sprzęt. Okej. Okay. Nie przyglądałem się zbytnio też. Jakby chwyciłem je, zobaczyłem, a to chyba jego i rzuciłem ci to. No dobra, to teraz widzisz, jeśli chcesz patrzeć. No. Widzisz, jak przypinam sobie ten złoty zegarek na łańcuszku do pasa bardzo uważnie i do tego wyrzucam ten rapier, który zajebałem i wkładam swój do pochwy. Jedynego czerwonego elementu mojego stroju. I mam też udu, czyli wyglądający... Wyraźnie stworzony z wazy instrument. Twoje narzędzie. Tak, dokładnie tak. Moje narzędzie pogromu, zagłady. Wielu talentów. Zza mojej peleryny wysuwa się moja dłoń. Trzymam w niej kilkanaście skalpeli. Mam twoje narzędzie? Tak. Bardzo to precyzyjne. To z krowami było prawdą? Zaczynam się zastanawiać, czy macie jakieś relacje z tymi krowami, skoro tak bardzo wam na nich zależy. Mi zależy najmniej z naszej dziwnej kompanii. Możesz mi powiedzieć wprost, widziałem, jak prawie zmiażdżyłeś człowiekowi głowę. To znaczy, zrobiłeś to krasnoludowi, ale prawie zmiażdżyłeś człowiekowi. Było to wymagane.
Nie widziałeś, że ja nie zmiażdżyłem nikomu głowy. Zauważyłem. Wychroniłem swoje życie za nas obu. Idziemy? No, bardzo to doceniam i mam nadzieję, że będziemy się, wiesz... Angard, rozumiesz? Chronić. Chodź, znam schronienie. A ja znam parę osób. Mają dużo wiedzy. Może ci się przydać. Tak rzucam tylko przy okazji. I odchodzę lekko bokiem. Zapamiętam. Schodzę na dół. Już kończycie swoją rozmowę, słyszycie rumor z dołu. Słyszycie okrzyki. Do broni! Uciekli! Z mordercy! Zdrajco! I łomot z wojskowych butów po klatce schodowej. Jak nisko? Sądzę, że macie tak jedno piętro przewagi. Przewagi, no. Okej. Lina. Potrzebujemy liny. Do okay. Ciebie. Ja chcę... Wiem, że były tam te drzwi i wiem, że tam wylądowała KF, więc tak, chcę tak. Też jakby sprawdzić to. Dobra. Czy może jej się udało uciec. Dobra. No to biegniesz na dół, rozumiem. Mhm. Może tam. Wysyłam do Malwina. Tak. Okay. I od razu kieruję się w stronę tutaj, żeby zdobyć przez te drzwi. Okej, okay, ja idę za Vincentem. W takim razie. Tak jakby w cieniu tej dwumetrowej postaci. Trochę się kurczę, żeby na pewno nie... Żeby był pierwszy. Tak, moja peleryna przybiera z powrotem krwisto-czerwony kolor. To też, żeby się zakamuflować, bo tutaj jakby łatwiej jest z takim kolorem. Tak. Okej, okay. Biegnę. A nie, sorry, nie krzyczą zdrajcę, bo nie wiedzą. Czy spotykamy okay, czy nie ich, ma czy jesteśmy po tym? Nie, jest rumor. Biegną za wami, okay. Ale krzyczą tylko mordercy na wolności. Okej. Okay. Mhm. Mogę tylko jedną rzecz zrobić? Rób co chcesz. Możesz wszystko. Wszystko możesz. Okej. Okay. O. Biorę jeden sheet of paper. Okej. Okay. Biorę jeden sheet of paper, wyciągam moje pióro i bardzo szybko piszę. Szajka. Juana. I zostawiam kartkę. Kurwa. Okej. Okej. Nie widziałem tego, jak już zacząłem schodzić na dół. Tak. Czy należy gdzieś tam koło mojego podpisu? Nie. Okay, nie. Leży przy celach. Dobra. I tworzę prowizorycznie symbol tej grupy. Okej. Okay. Jest to... kieliszek do wina, ale wyraźnie zbity w pół. W sensie jakby to jest... Rozumiem. Rozłamany... Tak, zbity kieliszek wina. Jak ten znaczek Fragile dokładnie. Na kartonie. Dobra. Dokładnie. Nice. I tak wcieram w ten alkohol rozlany po wszędzie, bo pewnie jest, jak oni tańczyli i kręcili tak, się. Tak. Wcieram go tak, żeby było na tym alkoholu i tyle. I dołączam do ekipy. Dobra. Zostawiasz tą kartkę tam? Szajka Juana. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. Czy docieram tutaj w momencie, kiedy przed tym, jak oni zeszli, czy... Nie, docierasz, bo on leczył, więc po prostu docierasz w tym momencie, kiedy on właściwie, Gareth, skończył już wiązać linę za ramię, podciąga do tej liny Kae i każe jej schodzić. I widzisz, że jest wkurwiony. Czekajcie.
No tak. Aha, sorry, zanim... all in deception. Dobrze. Jak bardzo przekonująco stworzysz ten dokument. Jasne. Dobra. I... okej, okay. Deception. Panie Boże, jeśli istniejesz... Dawaj. Czy twój rzut? He does not exist. Jeden. Nad jeden. Nad jeden? Nie. Dobra, ale dostajesz inspirację za ten pomysł, bo jest zajebisty, więc przerzucaj. Okay. Od razu do wykorzystania. Giem, tak. Kiedy chcę, żeby fajne było. No, dobra, nie, dziękuję. No, zajebiste to jest. 14. 14? Zobaczymy, jak to znajdą. Mhm. Dobra, no to pierwszy draft zrobiłeś. Nie, zbyt sztywne. Nie uda się na pewno. Szokryble. I potarłeś, spaliłeś tam nad świeczką i zrobiłeś nowe. I to jest wspaniałe i rzuciłeś. Dobrze, tak. Dobra, super. Dobra, ja zatrzymuję Gareta. Dobra, Gareth, słyszysz Vincenta za sobą. Poczekaj. Idę dalej. Nie, musimy jej pomóc. Idę dalej cały czas. Znaczy idziesz, przygotowujesz się do zjechania liny. Tak, jakbym go nie słyszał. Jestem głuchy na sugestie któregokolwiek z nich po prostu. Ja nic nie sugeruję nawet. Gareth. I ty też tam już jesteś. Tu spokojnie, metodycznie patrz jak KF schodzi po linie, potem ja się do tego przygotowuję. Dobra, jeszcze tylko jedna ma rzecz. Barto, możesz zmienić scenę. Okay. Raczej opuszczamy battle mapę. Dobra. Gareth, okay. Będziesz ścigany. Tak jak my. A gdzie będą obławy? Za granicami miasta. Tak. Błyskotliwa dedukcja, ale w mieście nie będziemy bezpieczniejsi. O, ja byłbym za miastem. Szczególnie, że będą szukać Szajki Juana. Pokazuję na kartkę taką wgniecioną w alkohol. To idźcie, mordercy, sobie. Gareth, ja nikogo nie zabiłem. Z ręką na sercu. Nie będę się teraz o to kłócił. KF już schodzi, róbcie co chcecie. Tylko obrona. Życie krowy za moje żałosne. To są te wasze morale. Dobra. Patrzę na miasto. Jak wysoki jest ten mur? 50 stóp. No, wysoki. Około 60. Okay. Czy ta lina, którą przygotowuje Gareth, jest... Tak, jest wystarczająca. Tam ostatnie parę stóp trzeba będzie już skoczyć, ale za mało, żeby sobie zrobić poważną krzywdę. Więc jaki jest twój plan, Gareth? Bo według mnie wydaje mi się, że... Adrenalina, szok, to wszystko nadal przez ciebie płynie. Nie myślisz racjonalnie. Dla mnie już nie ma życia w tym mieście. Pójdę z biegiem rzeki. Wtopię się w tamtejszych ludzi. Znajdę jakąś enklawę. Nie mogę już patrzeć na to miasto. Obawiam się, że będziesz musiał jeszcze chwilę popatrzeć i... Obawiam się, że nie będę cię słuchał, stary dziadzie, morderco. Odwracam się. Nie bądź taki bątą. Bo ja nikogo nie zamordowałem i nie obchodzi mnie tego. Zostałem wrobiony w przebywanie w tym miejscu. Zostałem wrobiony i wracają mi wspomnienia. Wraca mi bardzo dużo wspomnień i większość z nich dotyczy Marlosa Botto. Przekonywanie? Tak. Znaczy,
Znaczy, tak naprawdę ty wiesz, mnie... Ty wiesz, Bartek, jaka jest ten, nie? Jakby... Mhm. Ja też dodaję wtedy. Tak. Wiem o Marla tak naprawdę... też sporo. Znaczy, nie, tak chcę, naprawdę... nie chcę zmuszać do niczego teraz Bartka postaci, więc... Pewnie. No ty wiesz, jaka jest sytuacja najlepiej. Ja nie chcę robić, że o, teraz go przekonasz i on nie zda. Nie, to jest głupie. Cóż. Macie tu do rozwiązania pewien konflikt. Ten ja trop jest teraz jedynym celem w moim życiu tak naprawdę, no. Który mi został. Chodźcie ze mną. Wcale nie musimy uciekać w dzicz, ale teraz w mieście jest naprawdę niebezpiecznie. Chodźcie za mur, przeczekamy, aż wyślą pościg i tu wrócimy. Nie damy rady teraz. W mieście będzie pełno patroli. Wiem, co mówię. Byłem jednym z nich. Panowie, ja idę. Ja tu będę czekać. Ja schodzę już po tej linii. Już trochę nabrałem odwagi. A, i masz jedno zmęczenie. Tak, właśnie chciałem sobie zapytać o to. Ktoś powinien ją złapać, zanim sobie coś zrobi. Mówię, więc nie ruszając się w ogóle z miejsca. Jednym zmęczeniem będziesz miał disadvantage na to schodzenie. Trudno, ale po prostu jakby... Jest, boję się, że mnie zaraz złapią, bo oni tu gadają, stoją. No słyszycie obławę po prostu ze sobą od razu. Oni już po prostu biegają na te schody. To ja próbuję zejść jak coś. Dobra, robimy tak. Akrobatyka, atletyka, disadvantage. Okej. Zaczynam też schodzić. Jakby to, co Gareth powiedział o tym, że faktycznie wie, jak będą zachowywać się wojsko. Ale tutaj przez to, że macie linę, advantage, czyli prosty, zwykły rzut KE najpierw. To 14. 14 zdajesz. Okej, czy my mamy advantage? Tak, bo jest lina. To miałem linę. Ale spejlowałeś z advantage'em. I na co rzucamy? Na akrobatykę bądź atletykę. Mam tak z advantage'em. Bo albo zwinnie schodzisz, albo power gaming uprawiasz. Dobra. Wiesz, 20. Tak do samych mułach. 20. A, 20. Bo też mamy, czekaj jeszcze raz. Może mogę jeszcze raz rzucić szczęśliwie. To. Okej, 15. 15? Nie, 15? 13. 13? Tak. U mnie 21. 21? No, ty to tam po prostu jak Marines, tak schodzisz po tej linii. No, ja 20. 20. Ty się tak spuszczasz elegancko po niej, wiesz. Mhm. No. Lądujecie wszyscy na dole, na pod murami Casa de Comerade. Zapadła całkowita noc. Gwiazdy, a raczej imitacje gwiazd na nieboskłonie nowokręgu są jedynym źródłem światła, które oświetla wam drogę. Słyszycie okrzyki Czekaj. No. Gdy zaczyna się robić ciemno, sięgam po garść kamyków. Okay. No to tak, sięgam po garść kamyków i chwilę miętoląc je jakby w dłoniach, czego nie widzicie, ponieważ są one cały czas pod moim tym, wyciągam trzy kamienie pokryte dość nieprzyjemną w dotyku, bo śliską substancją, która emituje światło. Podaję je wam. Nie biorę go, mówię, zgaś to. Chcesz, żeby nas zobaczyli? Będziemy chodzić jak punkty na mapie. Chowam je z powrotem. Dobra, to był pokaz naprawdę. Pytam się, dobrze, czy któryś z cwaniaków zna jakąś sztuczkę, by odwiązać tę linę? Odwiązać linę? W sensie ją przeciąć? Przetniesz ją na wysokości, do której dosięgniesz. Chodzi mi o, nie wiem, magię, sztuczkę, cokolwiek, co pozwoli ją całkowicie zdjąć z muru. No i w tym czasie ja rzucam Mage Handa i próbuję tam... Chyba, że to ma tak. 30 stóp w górę. To ja nie mogę. Ona jest, no, ten supeł jest o wiele za daleko na Mage Hand. Okay. Jeśli pociągniemy ją wszyscy razem... Może ją po prostu spalcie. O! Może jeśli użyjemy całej siły, super się rozwinie. Tak. Albo zaciśnij, może ją po prostu spalmy. I będzie to ogromna, płonąca pochodnia. Już bardziej nie będziemy mogli wskazać miejsca, którędy zeszliśmy, a tak w nocy mogą ją przynajmniej przeoczyć. Po prostu chodźmy, jak najdalej od tego miejsca. Ja próbuję ciągnąć. Dobra, to rzućcie wspólny strength. Dobra, jak się rzuca wspólny?
Rzucacie wszyscy, bierzemy średnią. Okay. A ja mam disadvantage, nie? Jeszcze na tak, czeka. Tak, tak, tak. I to okay. Jest czysta siła, tak? Tak, po prostu siła. O kurwa mać. To mnie to będzie 14. Ja 7. 5. 16. 16. Mhm. 5. 5. Napiszę na czacie. O, ja też. Dobra. No, trochę mało, niestety. Lina, węzeł, który... A rzućcie jeszcze proszę desktop. To jedna osoba nie rzuca, tak? Czy... Mm-hmm. Kto rzucił najsilniej, największą siłę? Kuba. Kuba. To... Desto? Desto. Ale samą stówkę, czy to 10 i 100? To jak mówię 10 i 100, to jest to. Okej. Okay. Jak mówię desto, to chodzi. Desto to jest, dobra. Gdzie się twoja postać podziała? Dwa... Czekaj, aha, 52. 52? Mhm. Okej. Okay. Udaje ci się, bo ona była przywiązana w dwóch miejscach. Była u góry na blankach, tam gdzie przywiązywała ją Kae, a potem dowiązał supeł Gareth. Gareth. Więc ty po prostu zrywasz ten supeł Garetha, ponieważ... Kae się zna na węzłach żeglarskich, to tamten no tak, nikt nie puści. Mhm. Ale ten jego puścił. Środkowy. Środkowy puścił, więc lina zawisła jakby nad samym murem. Okej, okay. Spada połówka liny. Tak. Jak się zwija. Z taką pogardą, co ty to na supeł zawiązałeś? To wyblinkę trzeba było z pętlą albo jakiś węzeł szotowy. Nie odzywaj się, bo tu zostaniesz. Powiadajmy o takich strategiach później. Może się przyda, aby komuś na przykład zawiązać mordę. Dobra, proszę, daję Gareth tobie. Zamorów, znaczy z szczytu wieży słyszycie donośny dźwięk ogromnego dzwonu, kiedy chowam linę do worka i a po drugiej stronie murów słyszycie szczekanie psów. Moja peleryna zmienia kolor na zielono-brązowy. Czy została mi jakaś resztka rundżalu? Może jedna rundka. Okay. No nie, dobra, jeden łyk może. Znaczy roztrzaskuję to o ścianę, znaczy łyk to za mało. Zostawiam tutaj ten bukłek, żeby silny zapach rumdżalu po prostu zwabił tu psy, a ja jak najszybciej... Dobra, ci rozlewasz ten rumdżal gdzieś tutaj, tak? Tak. Dobra. A ja w tym czasie też. Moment. Po pierwsze inspiracja, po drugie rzuć na stealth albo survival. To wolę survival. Dobra. Też pasuje bardziej. Mm-hmm. Trzy łącznie. Trzy, cóż. Chyba, że chcesz użyć tego inspiracji. A, inspiracji, tak, chcę. Nie ma bo to jest fajny pomysł, więc dostajesz za niego inspirację. A poza tym. No, 19! Czyli 20, bo mam chyba mamki nice. Jeszcze. Dobra, no to... Powietrze dookoła was wypełnia się mocnym zapachem silnego alkoholu. I idziemy w drugą stronę. Jak najszybciej prowadzę ich dziki ostęp. Dobra, to no tak. Możecie iść na południe, w stronę rzeki. Na północ do żebraczej bramy. Na zachód w głąb lądu po prostu równinami. Na wschód macie miasto. Mur. Rzeka, podobno ona trudniej jest śledzić. Tak, ale czy to nie oczywista droga, że będziemy próbowali iść wzdłuż rzeki? To prawda, musimy zagrać najmniej typowo jak możemy. Co wiemy o tej równinie? Jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać? Natura. Okay. Naturalnie. Też w sumie, nie? Chyba możecie, czy... Właśnie, wszyscy możemy sobie coś przypomnieć. Możecie rzucić, każdy może się czegoś... Teraz myślimy o tych opcjach i to... I ci, co mieszkają w okolicach, mają advantage na tym rzucie. Okay. To ja nie mam. Dobra. Ty masz wręcz disadvantage, bym powiedział, Olin.
Okej, okay, to 8. No ja nie liczę, bo to jestem od niedawna i nie wychodziłem poza miasto, więc dobra, zrobiłem normalny okay rzut. 16. No spoko, nie wiem nic. To 16. Ja mam 15. Ja mam dychę, więc też... To Gareth, no ty nie opuszczałeś za bardzo miasta. A nie, ale sobie, zdarzało 14, się 14. 14, no zdarzało ci się pójść na wycieczkę, nie? Tymczasem Vincent, który no... chadzał tu po okolicy i kradł krowy, to dość dobrze znasz teren. Jeśli chodzi o niebezpieczeństwa, to w promieniu tak 2 mil od brzegu raczej jest dość cywilizowanie. Znaczy, w sensie są farmy i pastwiska głównie. Mało jest pól, gdzie się hoduje jakąś roślinność, ale też się zdarzają. Więc dookoła miasta, tak w promieniu 2 mil, jest raczej względnie bezpiecznie. 3 mile i dalej robi się już dziko i tam po prostu różnego rodzaju... po pierwsze, roślinność jest o wiele mniej przyjazna, jeśli się nie idzie szlakiem. Po drugie, teren jest o wiele groźniejszy, ponieważ jest to trójkontynent, czyli to jest tak naprawdę zlepek takich mniejszych asteroid połączony w większy kontynent, więc teren jest bardzo nierówny, pełen pęknięć, nawet przepaści w po prostu do przestrzeni kosmicznej i też no dużo niebezpiecznych zwierząt. I to tak naprawdę tyle wiecie. Okej. To dzielisz się z nami tą wiedzą? Mm-hmm. Tak. Opowiadam o tym, że tutaj teraz głównie wsie i farmy, tutaj będzie dość bezpiecznie. Gdy wyjdziemy dalej, może się zacząć robić niebezpiecznie, jeśli chodzi o nasze otoczenie, ale... Ale ludzie podróżują, nie? Tak. Tylko nie chodzi się samemu raczej, po prostu trzeba... Proponuję teraz zaszyć się na równinie. Jak odejdziemy już trochę, wrócimy w stronę rzeki i pójdziemy dalej, chyba że panowie macie jakieś niepozałatwiane sprawy w mieście, bo bardzo usilnie namawialiście mnie, by w nim zostać. Nie. Ja chcę się schować. Panowie i panie. Chcę się schować w mieście, ale idźmy gdziekolwiek. Chciałbym zachować życie. Zróbmy tak, jak mówisz, a o powrocie do Casa de Comerad porozmawiamy później. Proponuję ukryć się w jakiejś stodole, przeczekać tam noc. Mogę ręczyć w dobry sposób na to, żeby pozostać niezauważony. Stodoła, tak, prości ludzie, to będą nasi sojusznicy, jak najdalej od kogokolwiek, kto może być związany z władzami, ktokolwiek, kto chciałby zobaczyć naszą egzekucję. Na razie chodźmy na zachód, czas ucieka. Szybkość marszu jest teraz kluczowym czynnikiem. Zgoda. Dobra, czyli bez szlaku po prostu ruszacie w równinę. Tak. Dobra, to zagłębiacie się w równinę Nowokręgu. Jest to nieprzyjazny i surowy teren, ale wita was uciekinierów, przestępców, wagabondów z otwartymi rękoma. I od tego momentu zaczniemy następnym razem. Yes! Brawo! Nice. Kompletni degeneraci. Nie liczyłem na nic innego. Zajebiście.